Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panią przewodniczącą. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Zacytuję tytuł tekstu Marka Bielina z Gazety Wyborczej. Dlaczego PiS-owi nie spada, a opozycji nie rośnie? Co jest nie tak z tą opozycją? Tak właśnie pyta Gazeta Wyborcza, czyli no medium, które no raczej wam jakoś mocno w koła Koalicji Obywatelskiej kija w te szprychy nie wkłada. Co jest nie tak z opozycją? Że przede wszystkim nie odpowiadamy za całą opozycję. To znaczy rzeczywiście pojęcie opozycji stało się w tej chwili takim pojęciem, no, ale największa partia opozycyjna to Platforma, klub największy Koalicji Obywatelskiej, więc jeżeli z opozycją jest coś nie tak, to i z wami jest coś nie tak. Jeżeli spojrzymy na Koalicję Obywatelską, to akurat my stabilnie rośniemy. To znaczy od praktycznie półtora roku ten wynik Koalicji Obywatelskiej jest coraz lepszy. W tej chwili jest, waha się między tak 29 a 30%, co jeszcze do właśnie półtora roku temu było nie do pomyślenia. Myślę, że to osłabienie całego wyniku, no to wynika z jakby osłabienia naszych potencjalnych partnerów. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli tak cały czas rozmawiamy o tym, że PiS-owi się utrzymuje, a nam nie rośnie, jeżeli spojrzymy na sumowane, nawet wyniki, już nie mówię o wszystkie partie opozycyjne, ale wystarczy, że sumujemy wynik Koalicji Obywatelskiej i Hołowni, no to średnia sondażowa pokazuje, że razem mamy zdecydowanie więcej, 40% w stosunku do 34%. Czyli pewnie po zwycięstwo zmierzacie, pani poseł wyborcze, tak? No wszystko wskazuje, znaczy tak, powiem tak, sondaże wskazują na to, że powinna zwyciężyć obecna opozycja, natomiast to tam wyborcze nie ogarniają rzeczywistości. Natomiast to, co może zadecydować, to jest to, czy nie pójdziemy w czterech blokach, tylko pójdziemy na przykład w dwóch blokach. Jeżeli pójdziemy w mniejszej liczbie bloków, jednym, dwóch, to system tam będzie działał nam na korzyść. Jeżeli będziemy rozproszeni w czterech grupach. Na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, liczby nie kłamią. Jako matematyk powiem w ten sposób. Są wyliczenia, które mówią bardzo jasno, że każda dodatkowa lista to jest według Donta minus 10 mandatów. Czyli jeżeli mamy cztery listy, to znaczy, że jesteśmy w stosunku do kogoś, kto ma jedną listę, o 30 mandatów do tyłu. No, i dlatego... Nie, to ja jednak nie uważam, pani poseł, że to jest takie bezdyskusyjne, że wspólna lista, no jak się sumuje to wszystko, to tak. Tylko pytanie, co wtedy wyborcy powiedzą o was idących razem. Tego żadna matematyka dzisiaj nam nie powie, pani poseł. Tak, ale sondaże są i pokazują różne symulacje i wychodzi na to, że na przykład dwie listy, w których po jednej stronie byłby PiS, ale po drugiej stronie byłaby z jednej strony Koalicja Obywatelska z Hołownią, z PSL-em, a dodatkowo Lewica jako oddzielna lista, na przykład maksymalizuje w tej chwili wynik wyborczy w postaci mandatu. To pani poseł, jeden jeszcze konkretny sondaż przywołam. 47% pytanych uważa, że jeśli na czele rządu stanie Donald Tusk, Polakom będzie się żyło gorzej. 32% uważa, że będzie się żyło lepiej. To jest sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Znaczy, tylko wyborcy Platformy uważają, że żyłoby się lepiej, gdyby na czele rządu był Donald Tusk, ale to przecież to byłby ten opozycyjny rząd. No ja przypomnę, że jednak tutaj również głosują ludzie, którzy głosują po pierwsze na PiS, czy na Konfederację, co nie mam żadnych wątpliwości, że oni raczej zwolennikami Donalda Tuska nie są, a poza tym, wie pan, mało kto jest obiektem takiej nienawiści jak Donald Tusk w mediach publicznych. Nawet ta sprawa, którą skierował zresztą. Ale może nie tylko w mediach publicznych. Może ludzie poza wyborcami Platformy, może poza takimi jeszcze, nie wiem, kibicami Platformy, to nie przepadają za Donaldem Tuskiem. 30% Polaków nie ma innej telewizji informacyjnej, mówię o telewizji informacyjnej, niż TVP Info. W związku z tym, jeżeli ja codziennie nie oglądam oczywiście codziennie wiadomości, chociaż czasami sięgam po wiadomości, żeby zobaczyć, bo to jest rzeczywiście inna rzeczywistość, taka nierzeczywistość. Na przykład, nie wiem, czy pan wie, w niedzielę wieczorem spojrzałam i okazało się, że o WOŚP-ie, którym nie było możliwości niezauważenia, że jest WOŚP, poświęcili temu całe 12 sekund. Tylko żeby stwierdzić, że dzisiaj było WOŚP i że zbierały na sepsę. No, obowiązek mówienia i bez żadnego WOŚP-ie, no też chyba nie ma takiego. No, jeżeli coś jest angażujące praktycznie... Nie jest angażujące, to prawda. No, 20 tysięcy samych wolontariuszy, osób, które wrzuciły do puszki prawdopodobnie miliony. Pan powiedziała, że mało trudno znaleźć Polaka, który w jakiś sposób ale to wszystko, tak co widzi na telewizji publicznej, pani poseł, że Donalda Tuska ludzie nie lubią? Telewizja nie wierzą, publiczna ma bardzo duże znaczenie. Się natomiast jeżeli pan spojrzy w ogóle na sondaże liderów politycznych, mam na myśli Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, to przy tak bardzo spolaryzowanym społeczeństwie oni biją rekordy niechęci i biją również... I pamięta pani poseł, co zrobił Jarosław Kaczyński w związku z tym w 2015 roku?
Ale nie uważam, krok w tył, albo i kilka kroków w tył. Ale nie uważam, że to jest dobry model. I od początku mówiliśmy, że źle jest. Był. No nie, no ale skuteczny do jak czego? Nie do rządzenia. Do rządzenia, no tak, do rządzenia, no do zdobycia władzy. Na tym to polega. No, istotą partii politycznej, taką tak definicyjnie, to jest zdobycie i utrzymanie władzy. Pozwolę sobie stwierdzić, że wynika to między innymi z wieku Jarosława Kaczyńskiego. Powiem, dlaczego tak mówię. No wtedy dlatego, jeszcze... Czy mogę? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to, co się stało po poprzednich wyborach 2005-2007, to wtedy obiecywał, wręcz zadeklarował, że nie będzie on rządził, nie będzie układu, kiedy prezydent i premier będą Kaczyńscy. Po czym Marcinkiewicz był tym zastępczym premierem przez jakiś czas i mimo tego, że miał bardzo dobre sondaże i mimo tego, że rzeczywiście wyrastał, został zwolniony i pojawił się Jarosław Kaczyński. I myślę, że w tej chwili byłoby bardzo podobnie, gdyby Jarosław Kaczyński miał odpowiednio te, nie wiem, tam 10 czy ileś lat mniej. Beatę Szydło odwołał z dnia na dzień. Można powiedzieć, że... Ale w 2015 roku to wiek mu nie pozwalał rządzić? Jak dzisiaj pociąga za wszystkie sznurki w 2023? No, czym innym jest pociąganie za sznurki, czym innym bycie premierem. No, ale to problem polega na wicepremierem. Problem polega na tym, że jeżeli człowiek słucha Mateusza Morawieckiego, to widzi człowieka, który nie ma nic do powiedzenia, a nie może być tak, że premier nie ma nic do powiedzenia. Czyli Donald Tusk frontmanem do końca i premierem po wyborach, tak? Uważam, że naturalnym układem politycznym jest, że lider największej partii, która wygrywa wybory, zostaje premierem. Mogą być inne układy, zdarzały się w polskiej polityce inne układy, ale będziemy mieli trudny rząd dlatego, że po trudnych bardzo czasach, gdzie rząd doprowadził do sytuacji w bardzo wielu obszarach, rekordowa inflacja, rekordowa niska liczba urodzeń, rekordowo niskie inwestycje i wiele takich obszarów. No, rekordowo niska liczba urodzeń za 2 lata będzie też rekordowo niska, za 3 lata będzie też rekordowo niska. No niekoniecznie. No wie pan, nie wiem czy pan wie, w roku 2000, w 2015 urodziło się 370 tysięcy. Rok 2022. Echa wyżu, ten powojenny wyż, jego kolejne coraz niższe symulacje, echa, nie, wszystkie symulacje. No, nikt się nie spodziewał, że w roku 2022 spadniemy do 305 tysięcy urodzeń. 305 tysięcy urodzeń to jest dramat, ponieważ biorąc pod uwagę, że mamy też pierwszy raz w historii od kilku lat i nie tylko w pandemii. No to jak ten temat pani poseł wywołała, to co zrobi Koalicja Obywatelska, żeby urodzeń było więcej? Pandemią. No to jest oczywiste. Znaczy tak, po pierwsze kobiety boją się w tej chwili w Polsce rodzić, chociażby sprawo dotyczące aborcja receptą na... prawo do bezpieczeństwa. Prawo do bezpieczeństwa. Kobiety chcą mieć prawo wyboru. Wtedy dużo bezpieczniej rodzą. Przykład Czechów. Czechi mają bardzo liberalne prawo i rodzą rodzić. Pytając o pomysły na większy przyrost naturalny i pierwsze słyszę prawo aborcyjne. Czy mogę? Oczywiście, jak pan da pozwolić trochę dłuższą. Kolejna kwestia. In vitro. 22 tysięcy dzieci się urodziło dzięki programowi in vitro finansowanemu z budżetu państwa. Zlikwidowany przez PiS z pobudek czysto ideologiczny. Coraz częściej 1 na 5 par ma problemy z płodnością w dzisiejszych czasach. Jest to choroba cywilizacyjna. W związku z tym pomoc tym parom w tym, żeby mogły posiadać dziecko, jest jednym z ważnych elementów i obowiązkiem państwa. Tylko powiedzmy, kolejna kwestia. Jest nielegalne oczywiście. Skuteczne, jest cały czas jest dostępny, tylko że trzeba za nie zapłacić. Jest niedostępny dla tych, których nie stać. Duże miasta jeszcze próbują współfinansować, ale bardzo często jest tak, że już w kwietniu kończy się ta pula pieniędzy przeznaczonych na in vitro. Czyli można pomysł, pani poseł. Prawo aborcyjne, in vitro. Dobrze. Kolejna kwestia to jest kwestia skutecznego programu mieszkaniowego. Nie wiem, czy pan wie, rodzina dla swoich i mieszkanie dla młodych, te dwa programy, które wprowadzała jeszcze rząd PO-PSL, w sumie pozwoliły wybudować mieszkania dla 250 tysięcy mniej więcej młodych ludzi, czyli tam 150 tysięcy par mogło dzięki nim wybudować mieszkanie. Program Mieszkanie Plus skończył się wielką porażką. Oni zlikwidowali, PiS zlikwidował program Mieszkanie dla Młodych w roku 2018, a z Mieszkania Plus zamiast 100 tysięcy mieszkań zostało wybudowanych około 20 tysięcy mieszkań. W związku z tym pełna porażka. Nawet PiS przyznaje i bardzo często mówi. To jest bardzo duża blokada. To jaki pani poseł przy kolejna tych zmianach kwestia, planowanych, jak te urodzenia wzrosną? Jak mogą wzrosnąć? No, wie pan, to... No, czy jakieś analizy prowadzicie? No, wie pan, w odróżnieniu od PiS-u nie mamy tego całego mechanizmu państwa, który pozwala na analizowanie bezpośredniego skutku. No, ale te partyjne miliony na zamawianie nawet zewnętrznych analiz też pozwalają, rzecz. Pani. Jeżeli mówimy właśnie o tym, w jaki sposób polityka państwa może zmieniać rzeczywiście funkcjonowanie i życie obywateli, nie wiem, czy pan wie, dużo się mówi w tej chwili o emerytach i o emeryturach. W roku, kiedy Platforma rządziła, to jeżeli, jak można powiedzieć, w początkowym czasie ich rządów, średnia emerytura do średniej pensji wynosiła 53%.
zwiększyła się, mimo tego, że wie pan, że jako społeczeństwo się starzejemy, więc jest coraz trudniej, zwiększyła się do 58% i z taką stawką została oddana PiS-owi. Czyli w momencie, w którym Platforma kończyła rządy, Platforma... Tylko nie wiem, dlaczego do emerytów przeszliśmy 50, od... Zaraz powiem. 58,1. PiS mówi, że robi coś dla emerytów, a efekt jest taki, że w tej chwili ta średnia emerytura do średniej pensji jest 51%. Czyli jest, widzi pan, jak spadła. I podobnie jest z tą dzietnością. Ten program, który zaproponował PiS, czyli wyliczyli na to, że 500+ załatwi wszystkie sprawy. Okazało się, że w jednym roku rzeczywiście podniosło. 500+ na trwałe już weszło do polskiego życia i nikt nie ma wątpliwości, że jest elementem, na podstawie którego młode rodziny mają szansę planować jakieś tam swoje finanse. W związku z tym pozostanie bez zmian. Ale jest element taki, że my od początku mówiliśmy, że bez mieszkań, bez kwestii związanych z opieką, czyli możliwością regulowania opieki naprzemiennej między innymi z większego udziału mężczyzn. No to akurat też no tak, pozytywna zmiana kapitału opiekuńczy. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jeśli chodzi o teraz te zmiany. Na przykład ten urlop ojcowski ma być tak, że nie wiadomo dlaczego ma być niżej płatny 70%. No ale to jest chyba, z tego co wiem, to jest implementacja unijnych rozwiązań. Nie, nie ma, tam nie ma nic, absolutnie nie ma nic o założeniach finansowych. To jest kwestia wdrożenia unijnego. Tak, ale tylko kwestia tego, że musi być ten urlop ojcowski. Natomiast wysokość wpłaty to jest własna inwencja tego rządu, który mam wrażenie, że specjalnie chce, żeby to kobiety zostawały w domach. Mamy wyjątkowo niską aktywność zawodową kobiet, a powiedzmy szczerze, że w takie kraje jak Francja na przykład pokazują, że wtedy, kiedy kobiety są aktywne zawodowo, kiedy czują się bezpieczne w pracy, wtedy chętnie posiadają dzieci. No, pamiętam, jak Nowoczesna mówiła, że 500+ tak zmniejsza aktywność zawodową kobiet i chyba to się nie przełożyło, jak pani poseł akurat, prawda? Panie redaktorze, my wtedy chcieliśmy jednej zmiany, żeby była próg górny. I teraz bardzo wiele osób, nawet z PiS-u słyszałam, że takie wypowiedzi też ma. Też uważam, że miałoby to sens. Natomiast nie było. Nie zdecydowano się na takie rozwiązanie i w tej chwili już w tej postaci ten projekt powinien pozostać, bo jest kwestia zaufania do państwa. I uważam, że bardzo dużą wartością jest to, że politycy powinni kontynuować pewne projekty, żeby Polacy mogli mieć zaufanie do państwa. Naszą rozmowę będziemy kontynuować, ale już w internecie, więc tych, którzy mogą na stronach Radia Plus między innymi z nami zostać, bardzo serdecznie zapraszamy. Tym, którzy zostają w radiu, mówimy dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest z nami. Pani poseł, o wyborach trochę teraz porozmawiajmy w kontekście tych alarmistycznych słów z jednej i z drugiej strony o możliwości sfałszowania wyborów, bo i Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj bogatą tradycję i doświadczenia, tworzenie ruchu kontroli wyborów. Teraz Platforma też idzie tą drogą. Są jakieś poważne przesłanki, na podstawie których można stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość chce te wybory sfałszować, pani poseł? Te wybory są, możemy użyć słowa, nierówne, sfałszowane, jeszcze zanim się zaczną. Z bardzo prostego powodu. No ale nierówne, sfałszowane to są bardzo różne słowa. No tak, ale niestety jeżeli mamy sytuację, znaczy my teraz mamy trochę danych, o których na przykład nie wiedzieliśmy jeszcze jakiś czas temu. Na przykład dzięki temu, że znamy wpłaty na poszczególne partie polityczne wraz z nazwiskami osób, które wpłacają na fundusze wyborcze. No na przykład wiemy, że w przypadku pana Brudzińskiego 80% środków, które zostało wpłacone na jego kampanię, ogromna kampania za 400 kilkadziesiąt tysięcy złotych, to były środki wpłacone przez osoby zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa. Czyli to jest pierwszy mechanizm nierówności. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS masowo zatrudnia swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa i ci ludzie masowo się odwdzięczają, wpłacając na partię. Były dane już w tej chwili najnowsze, za ten rok chyba 300 kilkadziesiąt tysięcy już wpłaciły osoby zatrudnione w Orlenie na partię Prawo i Sprawiedliwość. To jest pierwsza nierówność, z którą mamy do czynienia. A wy macie samorządowe spółki, druga, ludzi, platformy w samorządowych spółkach, nie? Nigdzie nie ma takiego mechanizmu i nigdzie PiS nie wykazał, co więcej, takiego mechanizmu, żeby następowała taka i skala i taka sytuacja, w której osoby zatrudniane, tak jak twierdzi PiS, przez osoby czy w samorządach, czy gdzie indziej, wpłacały w takiej skali wpłacają czasami na swoje kampanie. Mhm. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której jak to jedyne, co znaleźli politycy PiS-u, to, że na przykład pan Jan Grabiec wpłacił na kampanię Jana Grabca, albo że Katarzyna Lubnauer wpłaciła na
kampanię Katarzyny Lubnauer i tak dalej. Co jest normalnym mechanizmem, bo nie ma czegoś takiego jak centralne finansowanie. Ale to ciągle nie jest powód, żeby mówić, że wybory będą sfałszowane. No, to o co innego to jest chodzi, jeden prawda? Z elementów. To jest tak, jakby pan miał boisko, które kolejne elementy coraz bardziej przechylają. Kolejne to jest telewizja publiczna. Telewizja publiczna w tym roku dostaje dodatkowe... O co mi chodzi, pani poseł? Chodzi o sfałszowanie wyborów. Sam proces wyborczy, który ma obserwować Sławomir Nitras i ludzie Platformy. No więc prawda? Tak, o to, tym jest, mówimy to jest kolejny element. Bardzo ważne jest, żebyśmy bardzo szybko reagowali na wszystkie kłamstwa, które są mówione zarówno przez polityków PiS-u, jak i przez telewizję publiczną. To będzie trzeba robić w kampanii w trybie wyborczym. W trybie wyborczym. Tak, i to jest bardzo ważne. Wiemy, że poprzednim razem w trybie wyborczym dwa razy dostał wyrok wymagający sprostowania Mateusz Morawiecki, ponieważ dwa razy okazało się, że został złapany na ordynarnym kłamstwie. W ogóle jest taka strona demagog.org. Proponuję, żeby zajrzeć do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Okazuje się, że 55 wypowiedzi oceniono jako prawdziwe, ale 60 jako manipulacje i kłamstwa. Czyli wychodzi, że częściej średnio manipuluje i kłamie niż mówi prawdę. Kolejna kwestia... Do sfałszowanych tak, samych wyborów. Kolejna kwestia. Zmiany w prawie wyborczym na mniej niż pół roku przed tym, aż te wybory zaczynają się, bo przypomnę, że proces wyborczy zaczyna się wraz z ogłoszeniem przez prezydenta wyborów. Najlepiej świadczy o tym fakt, jeszcze że nie będzie... No tak, ale ogłasza 12, musi dogłosić do 12 sierpnia. Więc jeżeli pan policzy 6 miesięcy, to musielibyśmy to prawo dokończyć się do początku. Ale to są kosmetyczne zmiany, pani poseł. No nie są kosmetyczne. Nie wiem, dotyczące okręgów na przykład. Przepraszam bardzo. To nie są kosmetyczne zmiany, ponieważ między innymi te zmiany oznaczają powołanie mnóstwa nowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach. No to jeszcze nie czas na powoływanie komisji wyborczych. No dobrze, no ale one będą zupełnie w innych miejscach. Często są to miejscowości, w których nawet nie ma jakiegoś domu publicznego, czyli takiego, w którym mamy się szkoły. To nie jest dom publiczny. Szkoła to nie jest dom publiczny. Tak, ale mam na myśli placówki publicznej w znaczeniu szkoły, biblioteki, takiego miejsca, w którym mogłaby taka komisja być. Pytanie, czy wtedy nie sięgną po miejsca typu parafia, prawda, gdzie na przykład, jeżeli jest kościół w tej miejscowości. Czyli z mojego ogarniania rzeczywistości w Polsce, to raczej parafie nie są w miejscowościach, gdzie nie ma żadnego innego budynku użyteczności publicznej. Znam miejscowość Białgóra, miejscowość, w której jest kościół. No może jakieś wyjątki się zdarza, ale to kościół nie znaczy, że parafia, pani poseł. Tak, natomiast nie ma na przykład szkoły już, ponieważ szkoła została zlikwidowana w większej miejscowości, natomiast jest kościół. Kolejna kwestia, ponieważ jest to miejscowość turystyczna, tam chyba też jest parafia, dlatego że tam jest ksiądz nie jest na stałe, ale jest sezonowo, budynek, tak, sezonowo jest. Kolejna kwestia to jest to, że to dowożenie. Zawsze było tak, że był transport dla osób z niepełnosprawnościami na przykład. I to było normalne, ale w tym wypadku mieliśmy indywidualny dowóz. Jeżeli organizujemy autobus, który dowozi ludzi, można powiedzieć, że spod mszy może zawieźć do miejsca, w którym się głosuje, to można się podejrzewać i może tak być, że będzie agitacja wyborcza zarówno na tej mszy, jak i potem w tym autobusie. Poseł, naprawdę w autobusie źle, że dowożenie seniorów i niepełnosprawnych. Wolałabym, żeby PiS nie doprowadził do sytuacji, w której dowożony. Przypomnę, że o 40%... No pani poseł, są absurdalne trochę zarzuty, że będą dowozić autobusem i będzie głosujcie na PiS w autobusie. Małe komisje, to są małe również liczba osób, które pilnują tej komisji. Mniejsze niż były dotychczas jakakolwiek, bo tam tylko 5 osób będzie w takiej komisji pilnowało. W związku z tym, no oczywiście ryzyko wtedy jakichś zmian wyborczych, to jest tak jak w zamkniętych obwodach, gdzie mieliśmy zamknięte obwody czasami, gdzie nagle 100% głosowało na jedną partię polityczną, co raczej było dosyć zaskakujące. W związku z tym tych zagrożeń oczywiście konkretnych jest. I jeszcze kwestia jedna, to co się staje w tym prawie wyborczym, to jest kwestia ograniczenia praw do głosowania Polonii. Polonia chodzi w ostatnich o korespondencji wyborach, do głosowania, którego tak. do tej pory nie byliście jakimiś admiratorami. No nie, przepraszam. Ale, okay. A panie redaktorze, to właśnie wyjaśnimy, bo to właśnie bardzo często jest to przekłamanie. Jesteśmy przeciwnikami wyborów korespondencyjnych wtedy, kiedy one są dla wszystkich, czyli są obowiązkowe. Dlaczego? Bo w wyborach korespondencyjnych, przy głosowaniu korespondencyjnym najtrudniej jest zapewnić anonimowość głosowania. No, ale jeżeli mamy poczty różnych krajów i zero gwarancji. Ale jeżeli ktoś podejmuje to ryzyko w swoim imieniu, bo on decyduje, że chce głosować korespondencyjnie, to jest jego prawo. Natomiast PiS chciał doprowadzić do sytuacji, w której chciał zmusić wszystkich Polaków do głosowania korespondencyjnego, co rzeczywiście mogłoby zniszczyć pewną anonimowość głosowania. W przypadku, w którym to jest wybór, to uważam, że ten wybór powinien zostać przywrócony. Polacy, którzy wyjeżdżają gdzieś, Polacy, którzy mieszkają za granicą, Polacy, którzy po prostu są mniej mobilni, powinni mieć wszyscy prawo do tego wyboru korespondencyjnego.
innego. Ci bardziej mobilni. No nie, to zależy. Ja mówię i tacy, i tacy. Mhm. I ci, którzy wyjeżdżają na wakacje i chcieliby zagłosować korespondencyjnie przed wyjazdem. I ci, którzy są mniej mobilni, bo z różnych powodów nie mogą się ruszyć z domu i chcą zagłosować korespondencyjnie, dając komuś list, który może wysłać. Jest oczywiste, że PiS ograniczył głosowanie korespondencyjne. Ale pani poseł, tak szczerze mówiąc, pani wierzy, że wybory będą sfałszowane, że jest takie poważne ryzyko? Na pewno będą nierówne. Masowo będą. Na pewno będą nierówne. Natomiast po to robimy całą tą zgodną z prawem organizację mężów zaufania, obserwatorów, żeby mieć pewność, że nie zostaną sfałszowane. Jest jeszcze jedna rzecz. Dla mnie jest dość oczywiste, że jeżeli my mówimy o mężach zaufania i obserwatora, to jest to zgodne z prawem. Natomiast jeżeli ktoś mówi o jakiejś armii, która ma strzec i jeździć od komisji do komisji, to takiego mechanizmu w prawie nie ma. To nie będzie takich bojówek Sławomira Nitrasa, które nie, bojówki są jedynie Jarosława Kaczyńskiego. I były już bojówki, kiedy kobiety strajkowały i powoływali Bąkiewicza, bojówki, które miały strzec co nie było atakowane, a w tej chwili mamy kolejny pomysł na bojówki. Pomysł na bojówki to jest ryzyko tego, co się dzieje w Brazylii i tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, czy jak u nas ta łódka tak mocno będzie rozpuszczana przez jedną i drugą stronę, to czy nie ma takiego ryzyka, że dojdziemy do jakiegoś naprawdę mało przyjemnego momentu? My chcemy tylko system, w którym będą mężowie zaufania, chcemy system, w którym możemy spisywać wszystkie wyniki wyborów, tak żeby mieć dane dotyczące wszystkich komisji, czyli wszystko chcemy rozwiązania zgodne z prawem i zgodnie z zasadami demokracji. To, co proponuje Jarosław Kaczyński, jakąś armia, to wygląda niestety dość groźnie. A mówiła to Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej programem Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś generał Tomasz Drewniak, już za chwilę był inspektor sił powietrznych i ekspert fundacji StratPoints, a po godzinie 9.45 Hanna Gil-Piątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050 o kwestiach związanych z niepokojami, tak to nazwę eufemistycznie na opozycji mówić będziemy, ale zaczynamy jak zwykle od trzech najważniejszych tematów dnia, czyli pytania, czy czeka nas kolejne napięcie, tak to nazwijmy, wśród sojuszników skupionych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi oczywiście o przekazanie Ukrainie F-16. Rozpoczęła się bardzo gorąca dyskusja w tej sprawie, ale wiemy już, że Joe Biden, bardzo szybko zapytany przez dziennikarzy o to, czy Stany Zjednoczone te F-16 przekażą, odpowiada nie. Pytanie tylko, jaka jest interpretacja tych słów? Czy nie w ogóle, czy nie na chwilę? Jednocześnie Joe Biden potwierdził, że odbędzie wizytę w Polsce, ale jej termin nie jest jeszcze znany. Sprawa numer dwa, drodzy Państwo, dotyczy kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 360 milionów euro, czyli dokładnie 1 700 000 000 zł. Tyle już wynoszą obecnie kary związane z tym, że polski rząd nie przestrzega polskiej praworządności i nie wywiązuje się między innymi z kamieni milowych, które zostały już dłuższy czas temu ustalone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nie ma porozumienia, na razie nic nie wskazuje, żeby ono miało nastąpić. No i efekt jest taki, że wczoraj potrącono kolejne transze, czyli 32 miliony euro i 28 milionów euro. Jak nie trudno się domyślić, w sumie 60 milionów euro Polsce przechodzi koło nosa w związku z tym. Sprawa numer 3.
Zostajemy przy finansach. Nie tylko Ministerstwo Finansów, o tym Państwu opowiadałam w ubiegłym tygodniu, sowite nagrody przekazało swoim pracownikom. W ślad za Ministerstwem Finansów poszedł Instytut Pamięci Narodowej. Tutaj mamy taką sytuację, że za ubiegły rok przyznano IPN-owi najwyższe, pracownikom IPN-u, najwyższe nagrody w historii w wysokości niemal 13 milionów złotych. Lwia część dla kierownictwa. Ręka do góry, kto z Państwa dostał nagrodę u siebie w pracy w ubiegłym roku? To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. I dwa słowa, drodzy Państwo, jeszcze Danielu Obajtku, bo wczoraj dużą część naszego programu poświęciliśmy doniesieniom Gazety Wyborczej, która mówiła o tym, że był on kiedyś zarejestrowany jako informator Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miała go tam zatrudnić czy ściągnąć do ABW kobieta, która w tej chwili pracuje w Orlenie. Zatrudniona została z kolei przez Daniela Obajtka, została skazana prawomocnym wyrokiem w ubiegłym roku. No i mamy oświadczenie PKN Orlen w tej sprawie, które brzmi tak. Całkowicie nieprawdziwa jest informacja o jakiejkolwiek współpracy pana Daniela Obajtka z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności w charakterze konsultanta czy też osobowego źródła informacji. Tak podkreśla PKN Orlen w swoim oświadczeniu. Spółka zapowiada także podjęcie kroków prawnych w tej sprawie, a opozycja pyta, no zaraz, ale skąd pracownicy Orlenu mają informację o tym, kto był, a kto nie pracownikiem ABW? To powinna być sprawa na posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, no ale czy będzie? Tego już niestety raczej nie wiadomo. Mamy nowy sondaż. Sondaż przeprowadzony dla SuperEkspresu przez Instytut Badań Polster. Według tego sondażu na pierwszym miejscu w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,76, ale wynik obozu Zjednoczonej Prawicy to jest istotne. Jest o 4 punkty procentowe wyższy niż w sondażu sprzed miesiąca. Opozycja natomiast bez zmian. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 29,02% głosów, a na trzecim Polska 2050. Państwo to doskonale widzą, 11,31% wskazań. Tuż za podium Lewica, na którą chciałoby dziś oddać swój głos niewiele ponad 10% respondentów. Piąte miejsce Konfederacja z wynikiem 6,84, a szóste Polskie Stronnictwo Ludowe, które balansuje na progu wyborczym obecnie z wynikiem 5,14. Oczywiście będziemy te kwestie komentować, ale bardziej, tak jak już zawsze podkreślam, w ramach trendów sondażowych, a nie konkretnego badania. Niemniej zawsze warto się z nim zapoznać. Jeżeli chodzi o kwestie z IPN-em, drodzy Państwo, bo tu jeszcze wspomniałam o pieniądzach. No, wyjątkowo może irytować fakt, że w sytuacji, kiedy mamy totalny kryzys gospodarczy, kiedy mamy inflację, drożyznę, podwyższone ceny praktycznie wszystkiego od nośników energii przez paliwa po bilety PKP, no to państwowe instytucje przyznają sowite nagrody swoim pracownikom. Wspominałam o Ministerstwie Finansów, gdzie było to 60 milionów złotych w ubiegłym roku. Tym razem na tapet bierzemy Instytut Pamięci Narodowej. Tutaj nagrody dla pracowników w wysokości 12 milionów 600 tysięcy złotych. Znaczna część tej sumy, ponieważ to 3 miliony, czyli 1/4, została przyznana pracownikom na stanowiskach kierowniczych. O tym informuje Wirtualna Polska. No i wiemy to wszystko oczywiście dzięki poselskim interpelacjom, ile te nagrody i premie w IPN-ie wyniosły w 2022 roku. No i rzeczywiście muszą Państwo przyznać, że są to sumy, które mogą wielu z nas przyprawić o zawrót głowy. O tym też oczywiście dzisiaj mówić będziemy. No, szczególnie w kontekście pieniędzy, które przechodzą nam, zwykłym obywatelom, koło nosa. Pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, których nie było, nie ma i prawdopodobnie na razie nie będzie, bo nie ma porozumienia. Wspomniałam Państwu, że Unia Europejska potrąca w tej chwili bardzo systematycznie kary nałożone przez TSUE w związku z niewywiązywaniem się z zasad praworządności. Wczoraj to było 60 milionów złotych w dwóch transzach, 28 i 32. No ale w sumie, powtórzę raz jeszcze, do 2 miliardów złotych tych kar się zbliżamy. Także sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Tutaj mam jeszcze dla Państwa notatkę o Ministerstwie Finansów, ale już nie tylko w kontekście tych nagród za ubiegły rok, które wyniosły, przypomnę, niemal 64 miliony złotych, ale mamy tutaj piękne dane dotyczące nagród dla Ministerstwa Finansów od roku 2019. Także z reguły w tego typu sytuacjach zalecam, żeby Państwo usiedli, jeśli stoją,
dlatego że zacznę czytać wysokość tych nagród właśnie w tej chwili. 2019 rok. 62 185 tysięcy. Wysokość nagród dla Ministerstwa Finansów w roku 2020, przypomnę, roku pandemicznym, 3,5 miliona. W roku 2021 50 639 tysięcy. No i w 2022 to już są te nagrody, o których wspominaliśmy, czyli niemal 64 miliony złotych. Ministerstwo Finansów podkreśla, że pracownikom na stanowiskach kierowniczych nie są wypłacane premie. Podkreśla się także, że należało się im po prostu. I tyle. To też taka znana retoryka chyba, jeżeli chodzi o pieniądze. Nie odpuszcza pancerny Marian. Nie odpuszcza Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli. Doskonale państwo wiedzą, bo o tym także mówiliśmy, że chciał Marian Banaś, a właściwie kontrolerzy NIK-u sprawdzić sytuację związaną z fuzją PKN Orlen i Lotosu. Wielu twierdzi, że sprzedaliśmy nasze dobro narodowe za bezcen tak naprawdę, więc Banaś chciał się nad tą sprawą pochylić, no ale oczywiście gest Kozakiewicza został mu pokazany. Wszyscy zakrywają się za tym, że nie ma NIK teoretycznie według tych spółek możliwości kontroli, no ale Banaś nie odpuszcza i zawiadamia prokuraturę właśnie w tej sprawie. Twierdzi, że podjął decyzję, tutaj dokładny cytat, o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Dlatego, że jako prezes NIK uważa, że jego kontrolerzy według praw między innymi konstytucyjnych mają prawo kontrolować spółki, które to zarządzają częścią naszych publicznych pieniędzy. I jeszcze jedna informacja dotycząca Ukrainy. Za chwilę o Ukrainie będziemy mówić więcej z panem generałem Drewniakiem. Wiemy już, że jest napięta sytuacja, jeżeli chodzi o przekazanie F-16 Ukrainie. Biden na razie mówi nie, Scholz na razie mówi nie, no ale problem polega na tym, że strona ukraińska mówi o tym, że dostaje pozytywne sygnały, proszę zgadnąć skąd, z Polski, która gotowa jest przekazać F-16 nam w koordynacji z NATO. Czy ta koordynacja będzie? Jak ta sytuacja obecnie wygląda? Czy Ukraina rzeczywiście F-16 potrzebuje i czy znowu nie będzie tak, że spóźnimy się z tą pomocą? O tym za chwilę z panem generałem Drewniakiem. Rosjanie przygotowują się do większej wojny. Złudzeń chyba nie ma już nikt, nie ma ich także sekretarz generalny NATO, który poinformował właśnie o takich informacjach, między innymi o tym, że Rosja mobilizuje ponad 200 tysięcy żołnierzy albo i więcej i szykuje się do bardzo dużej inwazji, ona już wczesną wiosną albo pod koniec zimy. Kreml pozyskuje więcej broni i amunicji, a cel opanowania Ukrainy pozostaje niezmienny, podkreśla sekretarz generalny NATO. I jeszcze na koniec zmiana tematu, ale to jest taki temat, nad którym także pochylimy się dzisiaj z panią poseł Gil-Piątek, dlatego że mamy absolutnie alarmujące, drodzy państwo, dane, jeżeli chodzi o próby samobójcze dzieci i młodzieży. Jak wygląda, właściwie jak nie wygląda psychiatria dziecięca w Polsce? Ile oddziałów psychiatrycznych zostało w ostatnich latach zlikwidowanych? To wszyscy wiemy, bo nieraz o tym mówiliśmy, ale ta liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży rośnie w jakiś zupełnie niebywały sposób. W ubiegłym roku tych prób samobójczych było 2031. To jest ponad dwa razy więcej niż w roku 2020. Absolutnie koszmarne. Czy w ogóle da się coś w tym zrobić w najbliższym czasie? Nad tym też bez wątpienia dzisiaj się pochylimy. A teraz już pora na rozmowę z panem generałem Tomaszem Drewniakiem, na którą bardzo ciepło państwa zapraszam. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день у відрядженні, спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії, з пані прем'єр-міністром Фредеріксен, представниками коаліції партій. Ми дуже детально говорили про оборонні потреби України, про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію, наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відбудови України. Російський терор має програти всюди, в усьому, на полі бою і в тому, що не залишив жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша. Сьогодні ж в Одесі ми доволі докладно говорили про наші безпекові та гуманітарні ініціативи. Зокрема, Данія підтримала нашу чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми «Зерно з України» – «Grain from Ukraine». Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу
щодо інших пунктів нашої формули миру. І, до речі, я дякую усім підприємцям, усім роботодавцям Миколаєва, Одеси, інших наших громад, які, попри все, зберігають робочі місця та сплачують зарплати і податки. Це ваш конкретний і ваш вагомий внесок у здатність нашої держави захищатися. Наше завдання – вистояти. Це спільне завдання. Завдання сил оборони та безпеки всієї нашої держави, бізнесу та кожного і кожної, хто працює заради перемоги України. Bardzo miło przywitać się u nas w studiu tym razem, co tym bardziej mnie cieszy, pana generała Tomasza Drewniaka, byłego inspektora sił powietrznych, eksperta Fundacji StratPoints. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie generale, czy czeka nas pana zdaniem kolejny, no może nie kryzys, ale napięcie wśród sojuszników skupionych w ramach NATO? Wiemy, że no, były już takie napięcia związane chociażby z przekazaniem czołgów. Teraz pytanie, czy będzie kolejny kryzys związany z przekazaniem F-16. Na razie wydaje się, że część państw chciałaby przekazać, ale no wiadomo, że musi się odnieść do tych najważniejszych, czyli między innymi administracji amerykańskiej. Joe Biden nie pozostawia wątpliwości i mówi nie, nie będzie takiego przekazania. Tylko czy pana zdaniem te słowa trzeba interpretować nie będzie w ogóle, czy nie będzie na razie? Ja bym w kwestii wojny ukraińskiej nie mówił nigdy, bo już kilka razy było powiedziane, że coś się nie wydarzy, a potem nagle sytuacja się zmieniała i się wydarzyło. Więc potraktowałbym słowa prezydenta amerykańskiego jako na razie nie ma takiej możliwości w ten sposób. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że to trochę strona ukraińska wyszła przed szereg w tym oczekiwaniu. Im się nie dziwię, bo te samoloty na pewno by im mocno pomogły, ale no, takie rzeczy powinny być skonsultowane jednak ze wszystkimi. No tak, tylko tutaj wiemy, że doradca Wołodymyra Zełenskiego mówi o tym, że Ukraina otrzymuje pozytywne sygnały w sprawie polskich F-16. Powiedział dokładnie tak, a właściwie napisał na Telegramie. Działania na rzecz uzyskania myśliwców F-16 są kontynuowane. Mamy pozytywne sygnały z Polski, która gotowa jest przekazać je nam w koordynacji z NATO. No to teraz wymyślił sobie, że te sygnały od nas płyną, czy my rzeczywiście po raz kolejny sami trochę wychodzimy przed szereg? Po pierwsze, nie wiem, jakie były rozmowy, jaka jest interpretacja tego, co zostało powiedziane, ale bardzo, bardzo bym był zdziwiony, gdyby się okazało, że Polska w ogóle taką inicjatywę wyraziła. No, oczywiście, że naszym obowiązkiem jest pomagać ludziom, którzy są w takiej sytuacji jak Ukraina. No, ale też nikt nie oddaje klejnotów rodowych, a F-16 to jest taki nasz klejnot rodowy. Poza tym nie mamy nic. Po oddaniu samolotów F-16 w Polsce już nie zostaje nic. Więc no, bym był bardzo ostrożny w takich deklaracjach, bo jednak to, że Ukraina walczy z Rosją, to jest dla nas bardzo ważne, ale my też nie możemy zostać bez niczego. No właśnie. To jest chyba, panie generale, w ogóle temat, który jest taką główną osią sporu czy dyskusji, może tak lepiej nazywać, jakby trzeba tonować te nastroje, że jeżeli my przekazujemy tak dużą pomoc Ukrainie, to sami osłabiamy nasze możliwości obronne, a wiadomo, że sytuacja jest bardzo napięta. To jest brutalne, ale taka jest prawda. I wielu zwracało uwagę na przykład na wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z Davos, który mówił o tym, że my zbieraliśmy gdzieś te czołgi po jakichś pojedynczych jednostkach. No, słyszał pan zapewne tę bardzo kontrowersyjną według wielu wypowiedź. No i teraz pytanie, jak to wyważyć? No właśnie. Cała mądrość jest w tym, żeby to wyważyć. Wiadomo, że trzeba wspierać Ukrainę. Wiadomo, że sprzęt trzeba dostarczać. I teraz pytanie, czy jest jakiś długofalowy plan, w którym każdy czołg, czy każdy sprzęt, każda armata, cokolwiek innego wysłane tam, jest już w planach zastępowane nowym sprzętem lub jest jakaś koncepcja, jak bez tego przez rok, dwa, trzy, cztery, czy tyle, ile potrzeba do uzyskania nowych zdolności, będziemy się mogli bez tego obejść. Oczywiście, że zawsze w wojsku są magazyny, zawsze w wojsku jest część sprzętu na tak zwany czas W i ten sprzęt można spokojnie przekazać, bo ten czas W na Ukrainie nastąpił. Ale jest też minimalna ilość sprzętu, która powinna zostać jasno określona w naszych wewnętrznych dokumentach, która jest niezbędna do tego, żebyśmy mieli bezpieczną Polskę. I myślę, że samoloty F-16 są w tej minimalnej części. Czyli pan uważa, że Polska nie powinna przekazywać F-16? Oczywiście, że nie. Mamy
mamy MiG-29, które mogłyby, oczywiście nie są tak dobre jak F-16, ale pamiętajmy też, że F-16 jest samolotem, który został zbudowany do działania w środowisku NATO. Ukraina dzisiaj tego środowiska nie ma. Na przykład nie miałaby Linka 16, nie miałaby wielu, wielu elementów, które wspomagają ten samolot, a bez tego on jakby o te pół generacji schodzi w dół, więc zbliża się do MiG-29. Wydaje mi się, że decyzja o przekazaniu MiG-29 byłaby jak najbardziej słuszna, F-16 byłaby dużym osłabieniem dla polskiego lotnictwa. Pytanie, jak sądzę, trudne, żeby odpowiedzieć na nie krótko. Pewnie trzeba by to było przeanalizować przez kilkadziesiąt dobrych minut. Natomiast jakby pan dzisiaj określił stan naszych zasobów, takich obronnych właśnie? Bo pan mówi o tym, że Polska musi być bezpieczna i że to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Tylko czy my się dziś możemy czuć bezpieczni? I ja nie pytam o ewentualną inwazję Rosji, tylko jeżeli chodzi właśnie o nasze zasoby. Po pierwsze, my powinniśmy patrzeć na nasze zasoby i przez pryzmat zasobów sojuszników. Proszę zobaczyć. Mhm. Są Amerykanie, Holendrzy wylądowali F-35, byli Włosi, jest wiele krajów, byli Amerykanie samolotami, są patriotami, Niemcy. To nie jest tak, że nasze bezpieczeństwo jest w 100% tylko polską sprawą. Mhm. Jesteśmy członkiem NATO i jest to sprawa całego sojuszu. I sojusz, który może nie mrawo na początku tej wojny się zachowywał, dzisiaj chyba jednoznaczne stanowisko prezentuje. I tutaj, tak jak powiedziałem, nasze bezpieczeństwo jest sumą tego, co my posiadamy, plus tego, co sojusz jest w stanie nam udzielić pomocy teraz, a przy eskalacji jeszcze większej. Ta eskalacja się szykuje. Wszyscy już łącznie z sekretarzem generalnym NATO mówią, że Rosja szykuje się do kolejnego ataku, do kolejnej ofensywy późnozimowej albo wczesnowiosennej, że mobilizuje ponad 200 tysięcy żołnierzy i że szykuje się na długotrwałą wojnę. To ostatnio było słychać chociażby w przemówieniu Władimira Putina. I teraz pytanie, czy ta pomoc, która płynie od państw zachodnich dla Ukrainy, pana zdaniem jest jakościowo i ilościowo wystarczająca? Oczywiście zawsze jest tak, że można by było zrobić więcej. Tylko pytanie, czy my się z tą pomocą nie spóźniliśmy? Od choćby czołgi. Czekaliśmy bardzo długo. Szef sztabu generalnego Ukrainy mówił, że tak naprawdę, żeby oni mogli przejść jakkolwiek do działań ofensywnych, tych czołgów potrzeba 300. Dostaną za 2-3 miesiące od 100 do 150. No, to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy. Gdzie jest ten moment, w którym każde państwo musi określić swoje minimum? Mm-hmm. Bo pamiętajmy, że Europa przez ostatnie 20 lat żyła w dość błogim przeświadczeniu, że się tu nic nie wydarzy. Niektóre kraje całkowicie pozbyły się czołgów, jak na przykład Holandia. Niektóre kraje bardzo mocno ograniczyły swoje budżety obronne, jak na przykład Niemcy, czy liczebność swoich wojsk, jak na przykład Wielka Brytania. I Polska też zresztą ograniczyła liczbę swoich wojsk przez ostatnie 20 lat i nagle obudziliśmy się z ogromnym dostatkiem. Z w nocniku, przepraszam, tak, nazwę tak, to tak, po tak, imieniu. Tak. No, nie chciałem użyć tak brutalnych słów, ale tak, taka jest prawda. I nagle się okazuje, że wszyscy chcą czołgów, a tych czołgów nie ma. Mhm. Że wszyscy potrzebują sprzętu, a tego sprzętu nie ma. Okazuje się, że zakłady, które wcześniej produkowały 10 czy 20 czołgów miesięcznie, dzisiaj są w stanie produkować 2 czołgi miesięcznie. I tak naprawdę Putin długo, długo pracował nad tym, żeby nas uspokoić i wykorzystał ten moment, w którym to samo uspokojenie spowodowało właśnie takie skutki. I dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że NATO, tak potężny sojusz, szuka pojedynczych czołgów, tak? Co się wydaje śmieszne przy tak dużej ilości krajów. O tym wie. A Putin o tym wie, bo jego służby dokładnie wiedzą, kto ma ile czołgów, w jakim stanie i w jakich magazynach i co może zrobić. Więc tu trochę te ostatnie 20 lat takiego błogiego spokoju daje nam teraz się we znaki, niestety. Jakie my mamy możliwości jako państwa zachodnie, jeżeli chodzi o takie przyspieszenie nakładów, tak to nazywamy, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o przemysł obronny, czyli produkowanie tego typu sprzętu. Ile to trwa, ile może potrwać? Czy pana zdaniem on ruszył pełną parą, czy dopiero są plany, żeby ruszył i czy w ogóle ruszy? To jest bardzo skomplikowane, bo do tego trzeba kilku rzeczy. Trzeba miejsce, w którym się to produkuje, a może się okazać, że na przykład już część zakładów zbrojeniowych produkuje, nie wiem, panele fotowoltaiczne, tak, czy inne rzeczy, które są może równie opłacalne. Więc należałoby to albo wybudować nowe, albo odzyskać utracone zasoby, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne, plus ludzie. Ja nieraz rozmawiałem nawet w Polsce z różnymi przedsiębiorstwami, szczególnie lotniczymi, którzy mówią, że jest ogromny problem ze specjalistami.
Dzisiaj jest ogromny problem ze specjalistami, którzy będą mogli te rzeczy robić, i szkolenie takiego człowieka to jest 2-3 lata. Więc to nie jest tak, że jutro krzykniemy, produkujmy czołgi czy samoloty, a pojutrze te samoloty będą. Proszę zobaczyć, co ostatnio wiceprezes Lockheed Martina powiedział, że oni się przygotowują do tego, żeby zwiększyć produkcję z 4 samolotów miesięcznie. Tak? No więc 4 samoloty miesięcznie dla tak potężnej firmy jak Lockheed Martin. No to jest ogromny problem. To nie brzmi optymistycznie. No nie brzmi to optymistycznie. I dlatego trzeba szukać zasobów, które już posiadamy. Tak jak mówię, na przykład MiG-29. My je posiadamy, więc jest tutaj szansa. Tym bardziej, że Rosja też chyba nie ma jakoś super nowoczesnego sprzętu, prawda? Rosja nie ma ani super nowoczesnego sprzętu, a jeżeli nawet go ma, to ma go gdzieś głęboko pochowanego, bo czy z tego, że nie ma kto na nim latać, albo nie ma co pod niego podwiesić, on nie jest używany w zasadzie masowo nad Ukrainą. I to całe szczęście. No dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do Joe Bidena, który zapowiedział, że będzie wizyta w Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że ona może być w okolicach rocznicy wybuchu wojny, czyli 24 lutego. No i znów Polska na ustach i w oczach całego świata. To dobrze, no, czy niedobrze? Ja uważam, że wykorzystujemy dobrze to swoje 5 minut, no czy nie? Bo był ambasador w Republice Federalnej Niemiec ostatnio zwrócił uwagę, że Polska nie wykorzystuje tych swoich 5 minut. Czy my i strona rządowa, i strona nierządowa, czyli wszyscy ludzie w Polsce, pamiętamy tą ogromną pomoc dla prostych ludzi z Ukrainy, którzy się po prostu stamtąd ewakuowali, a strona rządowa i uzbrojenie, i różne rzeczy, które się dzieją w Polsce. Pamiętajmy, że Polska też jest ogromnym hubem przerzutowym dla całego sprzętu, więc to są same pozytywne rzeczy, ale ja nie widzę dzisiaj, może się to dzieje, ale tego przynajmniej nie widzimy gdzieś oficjalnie, jakiejś konsumpcji tych wszystkich rzeczy, żebyśmy umieli postawić nasze warunki. To nie chodzi o targowanie się, czy wykorzystywanie Ukrainy w taki czy inny sposób. To chodzi o to, żeby na końcu znowu nie było, że Polacy zawsze się biją o wolność waszą i naszą i tak naprawdę na końcu nie mają nic. No i na przykład kontraktów na odbudowę Ukrainy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta odbudowa nastąpi. Tutaj myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z Iraku. Byliśmy tam, nasi żołnierze tam zostali, wróciło wielu poszkodowanych i tak naprawdę nie skonsumowaliśmy tego, tej sytuacji korzystnie dla naszej gospodarki. Zaczęliśmy od myśliwców F-16 i teraz pojawia się takie kluczowe pytanie gdzieś zawieszone w powietrzu. Czy Ukraina sobie bez tych F-16 poradzi? Pytam pana też, no, jako osobę, która siły powietrzne zna na wylot. Znaczy, trochę ja bym tutaj powiedział tak, że te F-16 są trochę takim symbolem raczej niż... Trochę przereklamowane? Tak. Znaczy, może nie sam samolot przereklamowany, ale proszę pamiętać, że Ukraina te F-16 dostałaby za rok. Mhm. Więc pytanie, co się może wydarzyć przez ten rok, no nie wiemy. No tak. Wydaje mi się, że dzisiaj Ukraina potrzebuje na już coś, więc tak naprawdę powinniśmy, czy kraje NATO, czy cały Zachód, powinien opracować taką, i myślę, że ona jest opracowana, taką strategię, w której to, co możemy dosłać do Ukrainy już i Ukraińcy mogą użyć już coś, co znają, czyli postsowiecki sprzęt, bo dla nich to jest kwestia paru godzin przeszkolenia się i już jedzie na front, plus długofalowe wspomaganie Ukrainy, nie tylko w czasie wojny, bo może się okazać, że za pół roku będzie zawieszenie broni. Jakieś tam. Żaden kraj na pewno nie będzie z tego zadowolony, ale może się okazać, że będzie takie zawieszenie, bo oba kraje wyczerpią swoje możliwości. I to jest czas, żeby wtedy mieć ten pomysł na Ukrainę, jak dozbroić siły zbrojne Ukrainy, jak je doprowadzić do nowoczesnych standardów, po to, żeby potem już nie oddali nawet metra swojego terytorium. Jens Stoltenberg, już przeze mnie dzisiaj cytowany, czyli sekretarz generalny NATO, mówi tak. Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy. Czy sądził pan, że niemal rok od jej wybuchu my będziemy w takim momencie, że sekretarz generalny NATO będzie mówił takie słowa? Tydzień przed wojną, gdyby ktoś mnie o to zapytał, powiedziałbym nie. Ale 2 tygodnie po rozpoczęciu wojny powiedziałbym, że tak, i to może się zakończyć takim zamrożonym konfliktem jak Korea Północna, Korea Południowa. Czyli nikt nie osiągnął sukcesu militarnego, ale w takiej sytuacji to Rosja będzie tym trochę wygranym. No właśnie, bo Ukraina to jest najgorszy scenariusz. Bo Ukraina będzie krajem, Rosja będzie cały czas dążyła do tego, żeby Ukraina była krajem upadłym, odciętym w większości od Morza Czarnego, plus nie będzie miała zdolności koalicyjnych, bo nikt nie przyjmie Ukrainy ani do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani do Unii Europejskiej, jeżeli ona nie będzie miała uregulowanych spraw. A dzisiaj ten scenariusz zamrożenia jest dla pana najbardziej prawdopodobny? Wydaje mi się, że Rosja do tego dąży. Odzyskanie trochę
tą ofensywą, którą gdzieś tam się mówi i oni ją planują, odzyskanie twarzy na świecie, zajęcie jakichś tam obiektów, które sobie wyznaczyli i przejście do utrzymania tego i silna presja polityczna na całym świecie plus taka akcja propagandowa o zamrożeniu konfliktu, bo to dla Rosji dzisiaj jest jedyne wyjście, żeby osiągnąć przynajmniej częściowe cele, które mieli na początku. Panie generale, a jak pana zdaniem niebezpieczna okaże się ta ofensywa rosyjska, do której się Kreml w tej chwili przygotowuje? Wiemy coś na ten temat, czy tylko możemy się posługiwać szczątkowymi informacjami medialnymi? Myślę, że na razie różne agencje wywiadowcze pracują nad tym, żeby ten prawdopodobny scenariusz rosyjskich działań przekazać, zdobyć, opracować i przekazać Ukraińcom, bo dla nich to jest życiowo ważne. Ale tutaj mogą być dwa scenariusze. Albo powrót do wielkiego scenariusza, czyli zajęcie Kijowa, i ustanowienie własnego przywódcy Ukrainy, który będzie mówił, że Rosjanie byli odwiecznym przyjaciółmi i nie należy z nimi walczyć. I to jest jakby taki duży scenariusz. Albo kilka uderzeń na południu i na wschodzie, które mają odzyskać utracone tereny lub wyrównać front na przykład do dużej przeszkody wodnej, jaką jest Dniepr i zakończyć na tym. Tutaj ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, co siedzi w głowach rosyjskich, bo to też zależy od kilku czynników, chociaż chyba najwięcej zależy od wybujałego ego jednego człowieka. Dokładnie tak. A uważa pan, że Rosja po tym roku, który obserwowaliśmy, po informacjach, które także amerykański wywiad ma na przykład, jest dzisiaj zdolna do tego pierwszego bardzo rozległego planu, czyli zajęcie Kijowa? Oni mają zdolności, żeby to zrobić? Tutaj Białoruś może być kluczowym elementem tego scenariusza. To jest pan jednym z pierwszych, który to potwierdza, bo większość mówiła, że ekspertów, którzy tutaj u mnie byli, że tego ataku z Białorusi nie powinniśmy się jakoś specjalnie obawiać. Ja nie mówię, że będzie atak z Białorusi. Mm-hmm. Ja mówię o tym, że Białoruś tu będzie kluczowym graczem, bo albo, tak jak na początku konfliktu, udostępni swoje zasoby rosyjskiej armii, na przykład wspomoże ich czołgami, paliwem, sprzętem, łącznością. Nie musi być tak, ale że to żołnierz... wspomaga, przecież już wspomaga, ale to jest takie, nazwijmy to, trochę utajone. A tutaj może się okazać, że po prostu przemalują te znaki na czołgach czy na innych pojazdach, bo to nie chodzi o to, że żołnierz białoruski musi wejść na terytorium Ukrainy. Wystarczy, że Białoruś jednoznacznie przekaże sprzęt, czy po cichu przekaże sprzęt, udostępni stanowiska dowodzenia i tak dalej. I to może pozwolić Rosji zaatakować Kijów. To jest według mnie jedyny realny scenariusz. Bez pomocy Białorusi Kijów jest w miarę bezpieczny. Jak mieliśmy pandemię, to mieliśmy ekspertów od COVID-u. Teraz jak jest wojna, mamy ekspertów od wojskowości. Jeden z naszych widzów, którego serdecznie pozdrawiam, pyta tak. A po co ruskim Kijów? Bzdura. Po co ruskim Kijów? Oczywiście, że takie pytanie można postawić. Po to, żeby zakończyć tę operację, bo w momencie zdobycia stolicy, to jest takie trochę myślenie XIX-wieczne. Symboliczne, prawda? Tak, zdobywamy stolicę, obsadzamy tam własny rząd, jaki by on nie był. Mhm. Robimy kolejne referendum, które mówi o wiecznej przyjaźni narodu ukraińskiego z narodem rosyjskim. No i cały ten scenariusz, który już znamy z kilku innych miejsc. I wtedy tak naprawdę zaczyna być problem dla Ukrainy, no bo oczywiście, że nikt nie uzna tego rządu na świecie, ale on gdzieś będzie funkcjonował, tak jak w Ługańsku, tak jak w Doniecku. I po iluś latach nagle się okazuje, że są kraje, które uznały te nie wiadomo nawet nazwać rządy, czy nie wiem, co to w ogóle jest. Więc Rosja może dążyć do takiego scenariusza. Jest to jeden z możliwych scenariuszy. A teraz, panie generale, słów kilka o samym Władimirze Putinie. Pan powiedział, że już tak naprawdę wiele zależy od jego widzimisię, że to on będzie decydował o tym, w jaki sposób Rosja i jaką masą uderzy. Tymczasem po drugiej stronie mamy po raz kolejny kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, który będzie zabiegał o rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i sam o tym oficjalnie mówi, że to jest konieczne, żeby z Putinem rozmawiać. A co na to Kreml? Nie mamy takiego planu w harmonogramie. Myślę, że może to zabrzmi dziwnie, ale nawet w czasie wojny rozmowy są prowadzone. Mhm. Proszę pamiętać, że wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania po cichu też prowadziły rozmowy z Niemcami w czasie II wojny światowej. No nie z Hitlerem oczywiście, więc te rozmowy warto... Ale na takim szczeblu? No wiadomo, że te rozmowy są, ale na poziomach dyplomatycznych. Czy to jest okej, pana zdaniem, że jeden z głównych graczy państw zachodnich, czyli Niemcy, ich kanclerz mówią, będę się starał o rozmowę z Putinem? Znaczy,
Cieszy mnie to, powiem tak, że Rosja tak zareagowała, po prostu kolejny raz ustawiła pozycję swoją w stosunku do innych i ktoś, kto robi takie gesty, to znaczy, że nie wyzbył się złudzeń. My powinniśmy się wszyscy wyzbyć złudzeń. Mm. I widać, że Niemcy jakby z jednej strony mówią tak, 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 popełniliśmy błąd, robiliśmy to, a z drugiej gdzieś w środku ciągle jeszcze ma jakieś złudzenia, że można zadzwonić do Putina i z nim porozmawiać i on coś tam obieca. No bez sensu, bez sensu. No właśnie. Rosjanie przez setki lat swojej historii rozumią język siły, niestety. Tak zostali przez carów wychowani, potem przez system sowiecki i do nich to przemawia. Do nich słaba osoba, próbująca właśnie tak jak kanclerz wynegocjować, nie chcę powiedzieć wyżebrać, wynegocjować jakąś rozmowę, jest słaby. I nie ma sensu z nim rozmawiać i Rosjanie to pokazali. No ale dobrze, to przywódcy z zachodnich krajów takich jak Niemcy tego nie rozumieją? Czy nie chcą dopuścić tego do... Ja myślę, że to jest jakieś takie zaćmienie, że ciągle mamy tam racjonalnego człowieka, że to jest trochę tak mierzenie... Ale po tym wszystkim, co się stało, po Buczy, po Izium, po innych miejscach, znaczy ktokolwiek jeszcze traktuje Putina jako człowieka, przepraszam, powiem to wprost, normalnego? No, z którym da się rozmawiać? Nie powinniśmy tego robić. Nie wiem, jaki był cel kanclerza Niemiec. No wygląda to dość dziwnie. Wygląda to dość dziwnie. Bo ja bym... No, oczywiście, tak jak powiedziałem, rozmowy muszą być prowadzone na szczeblach dużo niższych. Bo dlaczego? Bo w tych czasie tych rozmów można uzyskać wiele cennych informacji, które mogą się przydać. Ale też można widzieć też tendencje, jakie są w danym kraju. To jest tak, takie rozmowy wbrew pozorom dają dużo informacji i to tylko dlatego się ludzie spotykają. A może chodzi o to, panie generale, że w Niemczech jest po prostu dość duża społeczność rosyjska. Tam wielu Rosjan na emigracji mieszka. Zresztą pamiętamy na przykład protesty, chyba to było gdzieś wokół bramy brandenburskiej, Rosjan, którzy za wojną wyjechali na ulicę właśnie w Berlinie. Niemcy prowadzą dziwną politykę. Nie chciałbym tutaj oceniać tego. Nie da się pan wciągnąć w tematy polityczne. No, prowadzą dziwną politykę i wydaje się, że że już jest czas dla Niemców, żeby jasno się opowiedzieli za jakąś kontynuacją linii europejskiej. Bo ciągle się wydaje, że Niemcy, oni się zasłaniają tym, że mają tą traumę z II wojny światowej, że nie chcą eskalować. Tak. Ale dzisiaj, to tak jak ktoś powiedział, dobrze, kiedyś zostałem napadnięty przez rabusia, to dzisiaj jak rabują innych, to ja będę uciekał, tak? Mhm. To nie tak. No, trzeba mieć te... Dzisiaj jest taki czas, w którym się sprawdza te karty na stole i trzeba po prostu się zachować po ludzku. Panie generale, pana zdaniem, kiedy dzisiaj patrzymy na front, co powoduje, że ta biedna Ukraina nie jest w stanie pójść za ciosem, przejść do ofensywy? To jest tylko brak sprzętu, czy coś jeszcze? To jest wszystko. To jest, pamiętajmy, że Ukraina ma określoną liczbę zasobów i sprzętowych, i ludzkich. I żołnierz, który jest na froncie od kilku miesięcy, to jest wrak człowieka. To nie tak, to nie jest zabawa. Ludzie giną, ludzie są ranni, więc ci żołnierze tak naprawdę są rotowani. To, że Ukraina dzisiaj ma 600 czy 700 tysięcy ludzi, mówi w siłach zbrojnych, to tak naprawdę na froncie może być nie więcej jak 100, 150, może 200, bo reszta tych ludzi no, nie jest w stanie być ciągle w takim stresie. To nie da się tego po prostu. I do tego sprzęt. No, chyba nie chcemy zobaczyć obrazków takich, jak widzimy po stronie rosyjskiej, że bardzo słabo wyszkoleni żołnierze z bardzo złym ekwipunkiem szturmują kolejne miasto czy kolejne pozycje ukraińskie, bo to Ukrainy na to nie stać po prostu. Czyli na razie nie ma szans na to, żeby Ukraina do jakiejś takiej efektywnej i efektownej ofensywy mogła przejść? Ja myślę, że Ukraina, prosząc o pomoc zachodnią, ma jakiś plan wyposażenia kolejnych jednostek, które się szkolą w różnych miejscach, w ten nowoczesny sprzęt i dokonania czegoś podobnego, jak było to w sierpniu i we wrześniu. Kolejnego wyłomu w pozycjach rosyjskich. Oczywiście nie będzie to tak, jak się nam wydaje, że na całej długości linii styczności bojowej wojsk Ukraina nagle jak walec przejedzie po Rosjanach i zakończy to wszystko, odbije Krym i ten. To są lata, ale wydaje mi się,
mi się, że tak jak Rosjanie przygotowują się do tej swojej ofensywy, tak samo Ukraina bada, gdzie Rosjanie są najsłabsi i może się okazać, że uderzy punktowo, tak żeby mocno zabolało. Zaczęliśmy od ewentualnego napięcia wśród sojuszników NATO, jeżeli chodzi o F-16, to ja jeszcze o napięcie, ale w innej sprawie, czyli rozszerzenia sojuszu o Finlandię i Szwecję. Erdogan po raz kolejny się wypowiedział i powiedział, Turcja może przyjąć Finlandię do NATO. O Szwecji nie wspomniał. I co teraz? No, Erdogan gra swoją grę. Jak zwykle. Jak zwykle. Proszę pamiętać, że w maju są wybory w Turcji. Erdogan nie jest już tak postrzegany jako zbawca narodu. Mhm. Erdogan ma problem z inflacją, która tam już jest na 60 czy 70%. Erdogan ma problemy z mniejszościami. Erdogan ma problemy z wojną nie tylko ukraińsko-rosyjską czy rosyjsko-ukraińską, ale też Syrią i zajęciem części syryjskiej przez Turcję. Ma dużo problemów i on próbuje dzisiaj, no pamiętajmy też, że Turcja jest no, takim krajem, w którym ten silny mężczyzna jest postrzegany dość pozytywnie, więc Erdogan dzisiaj próbuje grać takiego silnego mężczyznę, kiedy się okaże... Czyli do maja będzie grał rozszerzeniem sojuszu, a później myślę, się myślę, że tak, że jak się wybory rozstrzygną w jedną czy w drugą stronę, no to albo się problem sam rozwiąże, albo Erdogan mając kolejne, nie wiem, 4 czy 5 lat, nie pamiętam ile w Turcji ma kadencja prezydenta, będzie bardziej skory na ustępstwa. Też gra z Kongresem Stanów Zjednoczonych, bo samoloty wiszą gdzieś tam nad nim, więc on gra na kilku fortepianach, no i myślę, że, ale ten najważniejszy to jest ten wewnętrzny, pokazanie, że to ja tutaj jestem tym, który stawia warunki wszystkim w koło. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, każde państwo rozgrywa trochę wewnętrznie sprawę wojny w Ukrainie, prawda? Tak świat po prostu, nie ma co się zrzymać na to do końca. Znaczy i tak i nie, bo pamiętajmy, że oprócz tej polityki wewnętrznej powinniśmy mieć w polu widzenia to, że te takie spory wewnętrzne nie powinny mieć wpływu na nasz poziom zaangażowania w pomoc Ukrainie. Militarną, humanitarną i taką też polityczną, bo dla Ukrainy każdy głos polityczny też jest ważny, mówiący o tym, co będzie akceptowalne w zachowaniach rosyjskich, jakby te rozmowy pokojowe mogły wyglądać. To jest wiele rzeczy ważnych dla Ukrainy. Generał Tomasz Drewniak, bardzo dziękuję panie generale za wizytę u nas w studiu i dobrego, spokojnego dnia dla pana. A dziękuję. U państwa już za chwilę Hanna Gill-Piątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Zapraszam. Lewica od początku mówiła, że jest w stanie startować na wspólnej liście. Że chyba pan Adriana Zandberga nie słyszał. Słyszałem i wiem, co Adrian mówi na klubach. Jeżeli będzie wspólna lista, to samo mówi i Biedroń i Czarzasty. Startujemy razem. Jeżeli będą oddzielne listy, to my się na bloki nie godzimy. Albo wszyscy razem, albo. A co państwo robią, żeby ta jedna lista była? Państwo, czyli Lewica. Zgodziliśmy się. Cóż więcej trzeba? Jeżeli szukałbym odpowiedzi, kiedy ktoś z kimś się porozumie i na koniec będzie wiadomo, jak to wygląda, to uważam, że to czerwiec. I mówiłem to już chyba też u pani rektor w studiu w listopadzie. Tak. I okazuje się, że w styczniu jesteśmy w tym samym momencie. Jeszcze się pokłócił z nami Hołownia w międzyczasie, więc trzeba po prostu się więcej... Pokłócił się z wami Hołownia? Tak pan to nazwie? No ja byłem przy tych rozmowach, wiem, kto zmieniał zdanie. Czyli Hołownia zmieniał. Właśnie, panie pośle, jakby fajnie by było też rozwiać te wątpliwości, dlatego że Szymon Hołownia, będąc tutaj u mnie, powiedział, że to nie on zmienił zdanie i że on dzwonił wcześniej do Tuska i zresztą słyszał pan nawet na tym zjeździe krajowym, mówił o tym, że nasze stanowisko Donaldzie kochany się nie zmieniło. Pamięta pan te słowa? Szymon Hołownia... Zmieniło się czy się nie zmieniło? Szymon Hołownia rozmawiał ze mną w środę o 17, a w czwartek o 9 zmieniał zdanie. Więc z całym szacunkiem, ja wiem, kto kiedy zmieniał zdanie, bo uczestniczyłem w negocjacjach przez 3 dni i wcześniej 2 tygodnie wcześniej, czyli łącznie 3 tygodnie i wszyscy byli zgodni na 12 godzin przed, wszyscy byli zgodni. Na 12 godzin przed przyszedł Szymon i powiedział, że on zmienia zdanie, dlatego, bo uważa, że ta ustawa jest zła. No i tak to wyglądało. Ten interes partyjny oczywiście, a także interes polityczny samego Szymona Hołowni, budowania takiej swojej silnej tożsamości lidera. Oczywiście uzasadnia tą decyzję o samodzielnym starcie. Natomiast absolutnie nie mogę tego usprawiedliwić, bo wielokrotnie pan Szymon Hołownia ze łzami w oczach mówił o interesie Polski, o jakiejś misji budowania, odbudowy w Polsce demokracji, praworządności, jakiejś takiej empatii społecznej. No i
biorąc pod uwagę te wszystkie słowa, nie potrafię usprawiedliwić decyzji pana Szymona Hołowni, dlatego że no, arytmetyka jest jasna i samodzielny start rozbija jednak, czy utrudnia opozycji zdobycie takiej ilości głosów, która by realnie pozwoliła zmienić prawo. Państwa gościem Hanna Gill-Piątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, słyszy pani, co mówi Krzysztof Gawkowski, mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, mówią, to Hołownia nam wystawił, a nie my Hołownię. To Hołownia się z nami pokłócił, a nie my z Hołownią. Pani redaktor, ja bym bardzo chciała, żebyśmy patrzyli na to, co jednak nas łączy, a nie dzieli. Po wyborach to będzie bardzo potrzebne. Myślę, że ten niepotrzebny spór o głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym trwa już za długo. Ale gdyby państwo nie zmienili zdania, to by tego sporu w ogóle nie było. To nie tak, że my zmieniliśmy zdanie i nagle wszystkich zaskoczyliśmy na sali plenarnej. Ale wszyscy mówią, że tak właśnie było. Państwo jedynie inaczej przedstawiają tę sytuację. Nieprawda. Szymon Hołownia, i to potwierdzają liderzy innych ugrupowań, dzwonił dzień wcześniej i... Dzień wcześniej. Ustalenia trwały 2-3 tygodnie z tego. Momencik. Ustalenia trwały w ogóle od grudnia i wtedy był w ogóle inny scenariusz, pamiętajmy, tak? To znaczy miało być tak, że ustawa miała być bez poprawek trafić do Senatu, potem okazało się, że jednak inaczej. Później spotkaliśmy się jako szefowie klubów i deklarowaliśmy, że raczej się wstrzymamy, ale wszystko, jeszcze nic nie jest postanowione. Tak. I tutaj jest ten punkt, w którym się rozjeżdża ta narracja. Natomiast później no, wszyscy mogli również głosować przeciw, tak? Ja nie uważam, że to jest coś złego, że my głosowaliśmy inaczej niż reszta opozycji, chociaż tam były też osoby takie jak Kamila Gasiuk-Pihowicz, Henryka Krzywonos, kilka osób z lewicy, które też zdecydowały się na wyrzucenie tej ustawy. Tak, ale jeszcze kilka osób z lewicy było. Więc to nie było tak, że jakby wszyscy się wstrzymali, a tylko my byliśmy i że kogoś zaskoczyliśmy. Nie, trwały rozmowy. Szymon Hołownia starał się przekonać innych liderów. Ja myślę, że tutaj byłoby to możliwe, żebyśmy zagłosowali wspólnie przeciw ustawie. Siedział z Hołownią w Sejmie i na 17 godzin przed głosowaniem to stanowisko Polski 2050 zostało zmienione. I o to partnerzy z opozycji mają pretensje, bo wiadomo, że chodziło o pewną większość i pewien Pani sygnał redaktor, jedności i solidarności po stronie Pani opozycji. Redaktor, ja myślę, że ten sygnał bardzo mocno daliśmy. I, w jaki sposób? Tego, już mówię. I tego typu narracja, że ktoś się z kimś pokłócił, wyciągnięcie tego przez 2 czy 3 tygodnie jest dziecinne. Znaczy, my daliśmy mocny sygnał, rozmawiając, pracując razem nad poprawkami, deklarując, że odrzucimy wniosek o odrzucenie Konfederacji w ustawy w pierwszym czytaniu, żeby móc nad nią pracować. I na komisji będziemy pracować razem nad poprawkami, które wcześniej razem jako opozycja wypracowaliśmy. I to, wydaje mi się, jest wartość, której nie warto w tym sporze zakopywać. Tak, nie warto o niej zapominać. Do pewnego momentu szliśmy razem, w pewnym momencie okazało się, że jednak dla nas pewne wartości są ważniejsze jako Polski 2050 i uważamy, że tej ustawy nie tylko nie można poprzeć, bo jej nikt nie poparł na opozycji. To też zaznaczam, że była ogromna zgodność. To znaczy, nikt na opozycji tej ustawy nie poparł. Natomiast część się wstrzymała, część była przeciw. Ale dlaczego chcieliście pozwolić temu projektowi iść dalej, do Senatu i tam próbować sprawić, żeby ten projekt był konstytucyjny? No przecież można było tak zrobić, taki był cel chociażby Koalicji Obywatelskiej. No dobrze, a po powrocie z Senatu, jak on by był głosowany? Te poprawki, które wrócą z Senatu, jak będą głosowane, pani redaktor, na sali plenarnej? Przecież Ziobro natychmiast zagłosuje przeciwko tym poprawkom, tak jak cały PiS. I one trafią do kosza, prawda? I będziemy mieli gołą ustawę wtedy. Więc my się nie chcieliśmy dać zaszantażować, postawić między takim wyborem. Albo przyjmujecie rozwiązanie, które jest... Znaczy nie można leczyć praworządności brakiem praworządności, tak? W momencie, kiedy tym warunkiem dla odzyskania, bo tu idzie o odzyskanie pieniędzy dla Polaków, tak? O KPO. Polska 2050 dała z siebie wszystko, żeby pokazać, jak bardzo nam zależy. My nie wetowaliśmy, ani nie wstrzymywaliśmy się nad Funduszem Odbudowy. My nie siadaliśmy z prawicą do
stołu, żeby coś wytargować. My od razu powiedzieliśmy, fundusz odbudowy jest dla Polaków. To są pieniądze dla Polaków. Zagłosowaliśmy jako koło Polski 2050 za tymi pieniędzmi. Pani poseł, nikomu nie musimy udowadniać, że jesteśmy za pieniędzmi. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj o rzeczach bardzo ważnych dla ludzi, choć praworządność i kary, co się wczoraj też okazało, to jest niezwykle istotna sprawa i pieniądze z KPO, ale chciałabym, przepraszam, ale to jest żenujący spektakl, to co się dzieje w tej chwili w opozycji. Mam wrażenie, że Szymon Hołownia się do tego bardzo mocny sposób przyłożył ostatnio. Także swoją retorytką, kochanym Donaldem, tymi śmiechami wszystkimi. Nie, znam panią trochę, nie wiem, czy pani się, podobało się to pani, tak z ręką na sercu. Taki ostateczny sygnał, jaki po tym wszystkim popłynął. Pani redaktor, jak mówił Szekspir, drogi prawdziwej miłości nigdy nie przebiegają gładko. Ja myślę, że my w końcu... W końcu się dogadacie? Pani jeszcze ma takie nadzieje? Szymon Hołownia to obiecał. Przecież w Białymstoku on mówił o tej koalicji wolności, czyli... Czyli ja złe wrażenie odniosłam, że on już podjął decyzję, że idziecie sami? A nawet jeżeli idziemy sami, to po wyborach i tak trzeba będzie się dogadać. Znaczy, no, nie ma wątpliwości. I tutaj Szymon Hołownia obiecał. Wyraźnie. No dobrze, my ale się już dogadamy. Zapadła decyzja w Polsce 2050, czy ona jeszcze nie zapadła? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze wszystkie karty są moim zdaniem na stole i według mnie taką graniczną datą do podjęcia wszelkich decyzji, obojętnie jakby na deklaracje, które padają, bo niektórzy tam mówili, że do września, później do grudnia, później do stycznia. Tak, wczoraj teraz... Gawkowski powiedział, że czerwiec to jest w ogóle jakimś irracjonalnym terminem w kontekście sezonu ogórkowego, który później nastąpi. Czerwiec to już jest zdecydowanie za późno. W mojej ocenie to jest koniec marca. Koniec marca to powinny być te ostateczne decyzje. Od czego to zależy? To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądało, pewnie, tak? Tak, jak będzie... No właśnie, zawsze się wszystko listy rozbija. Jak będzie wyglądało... To znaczy, program. Nie, przepraszam bardzo, pani redaktor. To wszystko i my jako Polska 2050 powtarzamy to, że listy wyborcze to jest pochodne tego, jakie my mamy wspólne wartości. I tutaj nieraz wzywaliśmy, żebyśmy usiedli nad jakąś częścią rzeczywistości, na przykład nad ochroną zdrowia, nad edukacją, co do pewnych rzeczy potrafimy się dogadać, na przykład, nie wiem, co do emerytów mundurowych. Tak była wspólna konferencja. Wiemy, jakie podejmiemy decyzje, jeżeli opozycja wygra następne wybory, a wygra. Pani poseł, ja bym powiedziała, że okej, że ja rozumiem ten argument, ale gdybyśmy rozmawiały na przykład w wyborach, przed wyborami w 2005 albo w 2011 roku. Przecież obie doskonale wiemy i nasi widzowie przede wszystkim, że rzeczywistość polityczna w Polsce się bardzo zmieniła i że dzisiaj z całym szacunkiem dla emerytów mundurowych, ale są no, ważniejsze rzeczy, co do których powinniśmy się dogadać, a te ja mniejsze sprawy, na to przyjdzie jeszcze czas. Panie redaktor, ja sama prowadzę parlamentarny zespół do spraw miast i widzę i prowadzę go z posłami, którzy są specjalistami w dziedzinie rozwoju lokalnego z innych klubów, tak? Z innych klubów. I ja widzę, w ilu rzeczach my się potrafimy zgodzić i wypracować wspólne rozwiązania. Na kampusie Polska przecież z Katarzyną Lubnauer miałam świetny panel na temat mieszkalnictwa. My w 95 sprawach no się zgadzałyśmy. Tak, dlatego ja pytam, więc w czym jest tak naprawdę problem? No. Ja myślę, że można poszukać punktów wspólnych, ale też tego, co nas dzieli. Bo na przykład, nie wiem, kwestie dotyczące praw zwierząt mogą być kłopotliwe, jeżeli chodzi o PSL, prawda? To znaczy, oni troszeczkę dobrze, inaczej ale my dzisiaj podchodzą. Mówimy o demokracji, o praworządności, o sędziach, o pieniądzach z KPO, tego, a nie o zwierzętach futerkowych. Co do tego wszyscy się... Co też jest bardzo ważnym tematem, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jednak jakby ważmy proporcje. A to jak wygląda szkoła? Naprawdę w tej chwili pani redaktor jest w stanie powiedzieć, że to, co się dzieje w polskiej szkole, w ochronie zdrowia, to jest nieważne? Nie, ja absolutnie nic takiego nie powiedziałam. Jakieś, ja się odniosłam tylko do tych wobec jakiejś nawalanki, która chwilowo się dzieje między... takiego ataku na no nas. Dobrze, czekamy do końca marca. W takim razie pani poseł, bo więcej przypuszczam się od pani nie dowiem, chociaż o jeszcze jedną rzecz panią zapytam. O panią jako Hannę Gill-Piątek. Pani jest zwolenniczką jednej listy czy nie? Pani osobista opinia. Moja nie osobista, Polski 2050. Dobrze. Moja osobista opinia, pani redaktor, jest taka, żebyśmy poszli w takim układzie, który pozwoli po wyborach nam sformować rząd i nie da pierwszeństwa. Czyli to nie może być kilka bloków. W żaden sposób, kilku blokach już 4 lata temu. W żaden temu sposób nie da wszyscy większości, znaczy nie da jakby tej palmy pierwszeństwa do tworzenia rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak by było najbezpieczniej. Natomiast to jest wszystko kwestia tego, jak będą wyglądały rozmowy i
No i między innymi nie służą temu jakieś spory na opozycji. Ja bym troszeczkę je wyciszyła na miejscu kolegów, nie chodziłabym i nie... Ale to musi pani też zaapelować do swoich kolegów. Nie, pani redaktor, myślę, że to my jesteśmy tutaj atakowani i że to jest podgrzewane przez te 2 tygodnie już pani za bardzo. Poseł, ja tu nie stoję po niczyjej stronie, nie taka moja rola, ale przepraszam, nie mogę się z panią zgodzić. Kiedy słyszę pani koleżanki niektóre, to naprawdę to nie jest kwestia, że wy jesteście atakowani tylko. Jest duży taki napór emocjonalny także ze strony Polski 2050. Jestem tu sprawiedliwa, naprawdę. Ja nie mogę z panią redaktor się tutaj polemizować, bo jestem pani gościem, prawda? Natomiast nie, ale spokojnie, my mamy taką... Obydwie mamy pewne obserwacje, tak? Mhm. Natomiast mam wrażenie, że jakby podgrzewanie tego sporu na opozycji nie służy temu, żebyśmy później mogli usiąść i porozmawiać o konkretach. No pewne rzeczy trzeba jednak wypracować na przyszłość. I tutaj nie ma wątpliwości. Ostatnio na przykład odbyła się taka konferencja na temat edukacji, tak? No, czy szczyt edukacyjny w Centrum Kopernik. Tam uczestniczyli nasi eksperci, byli też posłowie opozycji. Naprawdę potrafimy się dogadać w pewnych sprawach. I jakby na tym się skupmy w tej chwili. Pani poseł, natomiast jak to będzie wyglądało w ostatecznym układzie? Moim zdaniem koniec marca to jest absolutny koniec mówienia o tym, dobrze, jak pójdziemy. To teraz trochę o pieniądzach, bo z jednej strony cały czas nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i chyba nic nie wskazuje na to, żeby one się miały pojawić w najbliższych miesiącach. 2 miliardy złotych, już prawie tyle, wynoszą kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tym, że polski rząd nie przestrzega praworządności. Kolejna transza, a właściwie 2 transze, w sumie wartości 60 milionów euro zostały potrącone wczoraj. Tymczasem mamy informacje o ponad 60 milionach na przykład nagród w Ministerstwie Finansów, o prawie 13 milionach w Instytucie Pamięci Narodowej. No tu widzimy, że państwowe instytucje mają się dobrze i tych pieniędzy nie brakuje. Brakuje nam, jako ludziom, którzy czekają na przykład na inwestycje sfinansowane przez Unię Europejską. Te nagrody wyszły i premie wyszły dzięki serii moich interpelacji i interwencji. Tak. Więc tutaj pani redaktor, ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy zaczęły spływać odpowiedzi. Mhm. Znaczy, to, w jaki sposób nagrodzili się i jakimi kwotami osoby w Ministerstwie Finansów, to jest po prostu niewiarygodne. Szukam tutaj 64 notateczki. Mam, pani poseł. 19 rok 62 miliony 185 tysięcy, 20 rok 3,5 miliona, 20, tak, bo COVID, ale potem mamy 21 już kryzys przecież, 50 milionów 693 tysiące, no i 22 64 miliony. 64 miliony w jednym roku. I tutaj chodzą, tłumaczą się, że to jednak we wszystkich województwach nieprawda. To dotyczy tylko i wyłącznie ministerstwa. I tam jest 15 milionów nagród dla osób na stanowiskach kierowniczych. Po prostu Ministerstwo Finansów podkreśla w komunikacie, że pracownikom na stanowiskach kierowniczych nie są wypłacane premie. Ministerstwo Finansów? Tak, nie. Tak, podkreśliło, no mam tu komunikację. Nie, premie, ale nagrody tak. To jeszcze nagród. Co innego, bo to jeszcze oprócz to nagród są premie, premie, tak? Nagrody, premie. Na przykład Ministerstwo Edukacji poszło w premie, a nie wypłacone. To są obce tematy, więc. Premie, nagrody, absolutnie, w kryzysie. No dokładnie. Znaczy, w momencie, kiedy, kiedy urzędnicy, a szczególnie na stanowiskach kierowniczych, tak, wiceministrowie, ministrowie, powinni być solidarni ze społeczeństwem. W momencie, kiedy w 2020 roku zamknęło się 30% firm więcej niż rok wcześniej, to oni sobie wypłacają nagrody za Polski Ład, przepraszam, za ten bałagan cały, za co? Znaczy, w IPN-ie znowu... przepraszam. Minister Soboń, pani poseł, jest pytany o to za co, to chyba odpowiada, że on nie wie, czy tajemnica pozwala na mówienie o takich sprawach. To bardzo tajemnicze, prawda? Powiedziałabym. Ale również tajemnicze są te instytucje, do których nie mogłam interpelować, tylko zapytać w formie interwencji poselskiej. I IPN właśnie jest pierwszą z instytucji, którą w ten sposób prześwietliłam, z którego wynika, że tam też są gigantyczne nagrody. No, na IPN wydajemy ponad 400 milionów rocznie i z tego właściwie nie wiadomo, na co te pieniądze są wydawane. Znaczy teraz już trochę wiemy, na nagrody i premie właśnie, gigantyczne również. No i o czym to świadczy? To świadczy po prostu o tym, że... Przecież pamięta pani prezesa Kaczyńskiego, który tam się bardzo zrzymał na to tłuste koty. O, tak to brzmiało. Na tłuste koty. No i nic. No i nie posłuchali prezesa? Czy prezes jedno mówi, a drugie to robi? To się odnosiło do, pani redaktor, do spółek Skarbu Państwa. No między innymi, ale w ogóle mówimy o instytucjach publicznych, prawda? Natomiast tutaj się okazuje, że bezpośrednio z ministerstw po prostu. Oni biorą i napychają sobie kieszenie przed rokiem wyborczym. No tak to wygląda niestety. Dobrze, to teraz sprawa kolejna. A propos, jak już o spółkach pani wspomniała, to ja idę tutaj tą drogą i pytam panią o Daniela Obajtka.
Mamy informację wczoraj przekazane od dziennikarzy Wyborczej, że miał on być zarejestrowany jako informator Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Już pominę w jakich okolicznościach. Koleżanka jego zatrudniła. On później zatrudnił koleżankę w Orlenie. Ona w ubiegłym roku została prawomocnie skazana za jakieś tam nieprawidłowości finansowe. Natychmiastowa niemal reakcja Orlenu, komunikat, w którym jest powiedziane, że nie był zarejestrowany. I opozycja pyta, a skąd to wiadomo? Skąd Orlen ma informacje o współpracownikach ABW? Pani redaktor, o ile pana ministra Ziobro można nazwać ulubionym złotkiem Kaczyńskiego, bo coraz drożej nas kosztuje, o tyle pana Obajtka można porównać chyba do księżycowego kamienia. To znaczy im bardziej jest w świetle, tym mniej widać, co jest w środku. Tak? To znaczy tym bardziej mętna i podejrzana jest ta postać de facto. Ponieważ pan prezes Obajtek, no nie dość, że tak jak wyszło właśnie przed chwilą, ma jakieś bardzo dziwne sprawy w życiorysie, związane ze współpracą ze służbami, to jeszcze nie wpuszcza kontrolerów NIK-u, a powinien. Zdaniem NIK-u i zdaniem wszystkich powinien. Jakby nie było, zarządza majątkiem państwowym też, prawda? Zasłaniając się... jest ekspresji zbrodni napisane. Zasłaniając się czterema opiniami prawnymi. Ja zauważyłam, że te opinie prawne to już trzeba w pęczki wiązać, tak? Tutaj 5 prawników, 4, wiadomo jak... I drzewo genealogiczne, kto z kim jest powiązany. Kto z kim jest powiązany. Ja wystąpiłam o te opinie do pana prezesa Obajtka i on mi odpisał, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więc to jest bardzo tajemnicze i pan Obajtek jest tajemniczy i to wszystko jest w ogóle tajemnicze i to by było bardzo śmieszne, gdyby nie to, że ten człowiek jakby zarządza ogromną częścią polskiej gospodarki. Coraz większą. Coraz większą częścią polskiej gospodarki, która staje się naprawdę dużym monopolem dyktującym właściwie wszystko. Ceny, to ile zapłacimy za pietruszkę, tak, bo tą pietruszkę trzeba dowieźć i tak dalej, i tak dalej. I to jest nietransparentne. To się gdzieś tam wymknęło spod kontroli państwa. To trzeba będzie naprawić, a pana Obajtka bardzo dokładnie prześwietlić. Tylko kto to zrobi i kiedy? Opozycja po wyborach. No bo w tej chwili nie ma szansy. Bo Marian Banaś zdaje się nie składać broni. W dalszym ciągu chyba na przydomek pancerny Marian zasługuje i oddaje sprawę do prokuratury. Ale rozumiem, że raczej tutaj na kwestie śledczych Zbigniewa Ziobry liczyć nie będzie można. Albo się mylę. No tak, tylko to jest znowu jakby pan Obajtek i sprawa pana Obajtka trafia do perły w koronie obecnego rządu, czyli do pana prezesa Ziobro, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, a być nie powinien, bo te funkcje powinny być rozdzielone. I znowu upolityczniona prokuratura, znaczy może inaczej, no, są prokuratorzy, którzy takie polityczne sprawy dostają i je na przykład umarzają i tak pewnie się stanie w tym przypadku. No, no dobrze, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest jakaś dziwna nowa formuła legislacji, bo już mieliśmy, o ile się nie mylę, dwie ustawy napisane czy skrojone pod Daniela Obajtka lub też ludzi zasiadających w Orlenie, prawda? No przecież w ostatniej chwili przed zakończeniem fuzji weszły przepisy, które zwalniają urzędników z odpowiedzialności. Teraz z kolei mamy ustawę nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, to się dokładnie tak nazywa, która teoretycznie, choć w praktyce pewnie też tak to będzie wyglądało, pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu nie płacić tej gigantycznej zasądzonej kary 708 tysięcy złotych po przegranej z Radosławem Sikorskim. Pamiętamy, prezes się żalił, że musiałby sprzedać swoją willę na Żoliborzu, a pewnie i to nawet by nie wystarczyło. No więc jak rozumiem, z pomocą przybiega Sejm i przegłosowuje taką, a nie inną ustawę. To jest zaproszenie hejterów do tego, żeby rozpętać prawdziwą wojnę w polskiej polityce. Jak to? I nie podnieść za to żadnej kary. Znaczy tego typu przepisy, że obecny kształt przepisów jednak zabezpiecza nas, bo ktoś, kto oskarża inną osobę, na przykład o zdradę dyplomatyczną, musi ważyć słowa i liczyć się z konsekwencjami. My jako politycy bardzo często mamy wytaczane procesy, tak? To immunitet nas nie chroni przed takimi pozwami, nie wiem, o naruszenie dóbr, co jest taką płynną kategorią dosyć i czasem dostajemy też wyroki. Natomiast trzeba ważyć słowa. Ale pani redaktor, jak ktoś, kto rzuca takie oskarżenia, będzie musiał gdzieś tam opublikować w jakimś monitorze sądowym pomiędzy jakimiś oświadczeniami spółek, to tam wygląda bardzo mało atrakcyjnie ten monitor i trudno się czegokolwiek dowiedzieć z niego, no to takie oskarżenia po prostu, znaczy rozpęta się hejt najzwyczajniej, bo nie będzie żadnej odpowiedzialności za słowo. W kampanii wyborczej i to jest taki przepis. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość natychmiast, żeby prezesa jakby oczyścić,
uruchomiło taką poprawkę w Senacie, którą będą teraz składać, żeby to dotyczyło przyszłych procesów. Ale co z tego? Wyjdzie pan prezes Kaczyński i znowu powie, tak? Coś o zdradzie dyplomatycznej albo oskarży kogoś, nie wiem, o sprzyjanie Putinowi i nie poniesie za to właściwie żadnych konsekwencji. No i tylko pytanie, pani poseł, jak to świadczy o polskiej legislacji? Znaczy to już jest legislacja robiona pod partię, czy dla Polaków? Bo być może moje pytanie wydaje się naiwne, być może odpowiedź, która od razu się nasuwa, jest truizmem, no ale jednak chyba warto sobie to pytanie zadawać. Ja chcę podziękować z tego miejsca legislatorom sejmowym, którzy po prostu cierpią i widać to czasami po nich na posiedzeniach komisji, ponieważ to prawo jest psute w sposób tak kardynalny, że nawet ja, która jestem posłanką pierwszej kadencji i studentką prawa dopiero, widzę, że tak chyba nie powinno być. Nawet nie chyba, na pewno tak nie powinno być, że na przykład kodeksy się w ten sposób, tak, zmiany w kodeksach się w ten sposób proceduje, a to powinno iść pewnym trybem, powinno iść przez konkretną komisję, że właśnie tworzy się ustawy pod konkretne jakieś przypadki, że ciągle się przepycha te przepisy bezkarnościowe. No przecież my je w Sejmie co do sprzedaży węgla przez samorządy uchwaliliśmy. Dlatego, że... Już nie wspomniamy o wyborach, które się nie odbyły. Ten przepis oczywiście cały czas Prawo i Sprawiedliwość... Tak zwana ustawa abolicyjna. Tak, próbowało. Tego już jest tyle, że właściwie to się zapomina już, ile tych projektów się przeszło przez... Ja się tylko mogę spodziewać, że tuż przed wyborami wpadnie jakiś taki druk, który będzie miał, nie wiem, 900 stron, on wpadnie 4 godziny przed pierwszym czytaniem i tam gdzieś na końcu będzie zaszyta takie odniesienie do jakichś przepisów, które znoszą coś i my się nawet nie zorientujemy, że on zwolni Prawo i Sprawiedliwość ze wszystkiego, co zrobiła w tej kadencji. Znaczy, oni tak właśnie robią. Kolejna sprawa, kodeks wyborczy. Mówi się, że mniej więcej 500 000 wyborców skorzysta, czyli zostanie dostarczonych, no bo nie da się tego inaczej nazwać, do lokali wyborczych. Jedni mówią super, bo trzeba walczyć o jak najwyższą frekwencję. Drudzy mówią, jeżeli naprawdę nam zależy na walce o frekwencję, to wprowadźmy chociażby głosowanie internetowe, tylko że nie o młodych ludzi Prawu i Sprawiedliwości chyba chodzi. Tak, bo wtedy byłyby przepisy, które na przykład bardziej zachęcają rektorów do tworzenia komisji w akademikach, tak? Znaczy, no to by było takie rozwiązanie, które sprzyjałoby poszerzeniu tego grona wyborców również wśród młodych ludzi. Ale tutaj mamy skierowanie, znaczy próbę przechylenia stolika przez Jarosława Kaczyńskiego, który już widzi, że przegra wybory, na którąś stronę, czyli na tych wyborców, którzy zazwyczaj głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż, pani redaktor, widzimy w badaniach, że wieś coraz bardziej interesuje się nie tyle Platformą Obywatelską czy opozycją, ale właśnie Polską 2050. Dlatego też będziemy program dla wsi niedługo proponować. Dlatego, że od PiS-u już wieś powoli odpływa i ci wyborcy niekoniecznie muszą głosować na Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast te zmiany kodeksowe, no jednym ułatwiają, a drugim zabierają możliwość głosowania. Nie można będzie zgłosić się telefonicznie do spisu wyborców, tak, co bardzo szczególnie utrudni osobom, które są za granicą i chciałyby zagłosować. Zmiany dla Polonii są bardzo niekorzystne. Zmiany dla Polonii są bardzo niekorzystne. Oczywiście zupełnie przypadkowo Polonia wybrała Trzaskowskiego na prezydenta swoimi głosami, prawda? Więc trzeba było ukarać, też u Polonii dokładnie coś tam pozmieniać. I to wybrała i to pomimo tego, że akurat konsulaty w tych krajach, które byłyby bardziej, powiedzmy, mają Polonię bardziej postępową, akurat w tych krajach jakoś się nie można było dodzwonić. Czy to jest ręczne sterowanie wynikiem wyborów, czy to jest za daleko powiedziane? Bo niektórzy twierdzą, że to już można będzie uznać za fałszerstwa. Inni się oburzają, że to bzdura jakaś absolutna. Znaczy, zabiera się, na przykład rozregulowuje się ten system przez to, że zabiera się jakby sędziom, oprócz sędziów będą osoby z wykształceniem prawniczym, które pracują w tych komisjach na wyższym stopniu i to może rozregulować ten system. Ja nie sądzę, znaczy, to jest niebezpieczne zmieniać reguły gry tuż przed wyborami. Jeżeli chcielibyśmy zmienić system wyborczy, okej, ale na następne wybory, a nie teraz w tej chwili. To jest niedopracowana i zła ustawa. Głosowaliśmy przeciwko niej. Natomiast rzeczywiście zabranie Polonii jej praw do głosowania to jest absolutny skandal. Dobrze, ale niektórzy też twierdzą, że to jest taki wytrych dla Jarosława Kaczyńskiego. Chyba poseł Gawkowski o tym wczoraj wspominał, że tak. Zwiększenie liczby słowo mi uciekło, lokali wyborczych i tych szczególnie właśnie w miejscach małych lub też na wsiach, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, że te głosy najpierw będą zliczane, jak to zwykle bywa, w małych okręgach, z małych lokali wyborczych. Tam
z reguły, no, można postawić taką tezę, będzie wygrywało PiS. Później przyjdą po dwóch czy trzech dniach, w ogóle liczba godzin w liczeniu tych głosów się zwiększy, prawda? To jest jedna sprawa. Dojdą duże miasta, na prowadzenie wychodzi hipotetycznie opozycja. I wtedy Jarosław Kaczyński ma prawo powiedzieć, a właściwie nie prawo, będzie miał szansę powiedzieć, ktoś zmanipulował wyniki wyborów. To już pani zdaniem jest zbyt daleko idąca konstrukcja i spiskowa teoria dziejów, czy rzeczywiście tutaj Jarosław Kaczyński pozostawia sobie taką możliwość, żeby nie uznać po prostu wyniku wyborów, gdyby wygrała je opozycja? Stawia mnie pani w trudnej pozycji, bo muszę się teraz nie zgodzić i z osobami, które mówią o tym, że te wybory na pewno będą sfałszowane. Mhm. Bo to sugerował Jarosław Kaczyński we wrześniu, mówiąc, że tworzy armię tam, nie wiem, ochrony wyborów. To również Donald Tusk mówił ostatnio. Zresztą obywatelskie działania na rzecz ochrony tych wyborów. No tak, tutaj KOT i Obywatele RP, no to wszyscy. No to my jesteśmy zaangażowani też jako Polska 2050. Tak. Tutaj naprawdę nie trzeba jakiegoś posła wyznaczać z Platformy, żeby to się działo, bo to się dzieje. I tak samo my, jak i Lewica, jak i Platforma w tym jesteśmy, i PSL też. Więc podpisaliśmy się pod tym, wybory będziemy kontrolować i to bardzo dobrze, bo one powinny być pod obywatelską kontrolą, ale ja bym tutaj jednak nie używała takich wielkich kwantyfikatorów, że to na jakich pewno by pani zostały... używała? Ja bym używała takich słów, idźcie państwo na wybory, bardzo państwa proszę, bo to może naprawdę zmienić bardzo wiele. Znaczy, w momencie, nie boi się pani, że jakieś nieprawidłowości w trakcie liczenia tych głosów nastąpią? W momencie, kiedy... Oczywiście, że tak może być, tylko trudno sfałszować wybory parlamentarne na dużą skalę. I to mówią specjaliści. Że jak będzie mała różnica, to łatwiej, a jak duża, to trudniej. Dokładnie, dlatego też... Takie myśli, że te wybory mogą być sfałszowane, mogą na nas podziałać demotywująco i możemy powiedzieć, dobra, to ja zostaję w domu, bijcie się jak chcecie, to i tak nie będzie wynik, na który ja mam wpływ. Dlatego też uważam za niebezpieczne tego typu wystąpienia i mówienie z taką pewnością, że na pewno sfałszują wybory. Dlatego, że to demobilizuje, demotywuje, no, obniża frekwencję. Na razie niestety liczba osób, które chcą iść na wybory, spada. A żebyśmy jako opozycja wygrali wybory, to my musimy mieć rzeczywistą i dużą przewagę. I to musi być bezwzględnie, nie 5 głosów, tak, tylko to musi być, nie wiem, 500 tysięcy. W ubiegłych wyborach mieliście 1,5 miliona, ale szliście w kilku blokach. To tak a propos początku naszej rozmowy. Pani poseł, na sam koniec jeszcze chciałam panią poprosić o kilka słów komentarza do absolutnie zatrważających danych, które do nas spłynęły, jeżeli chodzi o samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Wczoraj pokazały się, wczoraj taka duża konferencja się odbyła, te dane zostały nam upublicznione, 2031 przypadków w ubiegłym roku, 2 razy więcej niż w poprzednim. Wiemy, co się dzieje wokół psychiatrii dziecięcej, co zrobić z tym fantem, bo po prostu dzieci i młodzież coraz częściej się zabija, odbiera sobie życie. Przy każdym budżecie składamy poprawkę o to, żeby przesunąć środki właśnie z IPN-u na przykład na psychiatrię dziecięcą i cały czas jest to odrzucane. To jest wynik tego, że ludzie młodzi są nie tylko osamotnieni, ale też podlegają takiej presji szczucia na nich. Jeżeli Jarosław Kaczyński wychodzi i o osobach transpłciowych, tak? Znaczy, przecież one mają również przyjaciół, kolegów. Wszyscy młodzi ludzie odczuwają po prostu ten hejt, który leje się z telewizora, tą pogardę, którą PiS wyraża wobec tego, jacy oni są po prostu, tak? I nie mogą tego zmienić. No to jest rzeczywiście taka sytuacja, w której młodzi ludzie zostają sami, a nie powinni. Badania Sierakowskiego i Sadury pokazały ostatnio, że coś się w społeczeństwie po COVID-zie przełamało i my już uznajemy, że psycholog to jest taka pomoc, która powinna być dostępna codziennie i dostępna blisko. Już pójście do lekarza, do psychiatry nie jest jakimś obciążeniem wizerunkowym, tylko po prostu jest czymś normalnym. To jest normalny lekarz, tak jak internista albo ortopeda, tak, po prostu. Tylko problem w tym, że nie ma tego dostępu. No właśnie. W momencie, kiedy jeżeli państwo się za to nie weźmie porządnie, no to tego nie będzie, tak? Znaczy nie udawajmy, że ktokolwiek w tej chwili dzieciakom pomaga, bo ta reforma
reforma psychiatrii dziecięcej zatrzymała się na pewnym szczeblu i to dobrze, że ona w ogóle jakby była zaplanowana. Natomiast w tej chwili potrzeba ogromnych nakładów i środków, potrzeba psychologa w każdej szkole i naprawdę osoby, która będzie mogła z młodzieżą porozmawiać i będzie blisko niej. Pani, idzie kampania, telewizja rządowa 2 miliardy musi, do więcej nawet już. Ja tego nawet nie psychiatra, nie. Może cała nadzieja w WOŚP-ie, może trzeba po prostu się zgłosić do Jurka Owsiaka, żeby przyszłoroczny finał na psychiatrię dziecięcą. Może to jest jakiś pomysł? Może tak. Przepraszam, jakaś gorycz się ze mnie wylewa, ale trudno, żeby było inaczej w obliczu takich, a nie innych statystyk dotyczących samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Pani poseł, bardzo dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Hanna Gill-Piątek, wiceprzewodnicząca Polski 2050, państwa gościem. Trudno życzyć po tym temacie dobrego dnia, więc może refleksyjnego. O tak, bo to tego chyba wszystko, co się dzieje dookoła, łącznie z pogodą, zachęca. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniam się państwu bardzo nisko. Do jutra.